Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że punktualnie i że moje zegarki dobrze pokazują. 9:00. Witam Was. Mam nadzieję, że u Was również tak piękny dzień jak u mnie. Słuchajcie, kochani, przede wszystkim kontrolno-techniczne. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Dlatego bardzo bym prosiła o jakąś reakcję. Możecie pisać na czacie, dobrze? Ja się tutaj z Wami również przywitam. Widzicie? To super, a jeżeli do tego mnie widzicie, to rewelacyjnie. Powiedziałam ewelacyjnie, bo już właśnie Ewelina dała mi znać. Dziękuję, witam Cię serdecznie. Iwona również, świetnie. Sylwia, witam. Widać i słychać, fantastycznie. Słuchajcie, jest nas troszkę, Przemek również, witam serdecznie, Przemek. Super. Słuchajcie, widzę, że jest nas troszeczkę i widzę, że część loguje się na komputerze, a część na tablecie. No nie będzie to absolutnie żaden problem. Dzisiaj troszkę skorzystamy i ze strony, ale również, no przede wszystkim właściwie skorzystamy dzisiaj z aplikacji, o których mowa była w temacie. Dobrze, kochani, słuchajcie, na początek kilka spraw technicznych, ale jeszcze raz oficjalnie witam serdecznie na webinarze zorganizowanym specjalnie dla Was. Webinar będzie dotyczył aplikacji i obsługi robota. Myślę, że zaraz też zapytam, jak to u Was wygląda z tą aplikacją, o której dzisiaj będzie mowa. Ale zanim to, słuchajcie, kilka spraw takich typowo technicznych. Skoro widać, słychać jest fantastycznie, to teraz jeszcze pytanie. Czy wszyscy mają pod ręką tablety? Tablet, zaraz powiem z jaką aplikacją, chociaż my będziemy kroczek po kroczku to robić i w momencie, kiedy okaże się, że nie macie tej aplikacji na chwilę obecną, to będziemy ją po prostu ściągać. Tablet jest no, potrzebny, no bo chodzi o to, żeby działać praktycznie, a nie teoretycznie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, mam takie pytanie, jak u Was z robotami? Czy macie, czy mieliście możliwość wypożyczenia sobie ze szkoły tego robota i macie roboty ze sobą? Bo to też jest istotne. Dajcie znać, jeżeli ktoś ma, Małgosia ma robota, fantastycznie. Czy jeszcze ktoś ma robota może przy sobie? Oczywiście mówimy o naszych niebieskich stworach, potworach, tak jest. Jeżeli ktoś jeszcze ma, to dajcie znać, byłoby super. Słuchajcie, jeżeli się okaże, że nie macie robota przy sobie, to myślę, że nic straconego. Małgosia, czyli rozumiem, że robię. Nie wiem, czy uruchomimy aplikację na telefonie, w zależności od tego, jak u Ciebie ten telefon jest duży i no, ale możemy spróbować. Tylko z telefonem. Sylwia, rozumiem, że masz robota? Super. Słuchajcie, to spróbujemy tą aplikację po prostu instalować na telefonie i spróbujemy z telefonu, nie ma problemu. Będziecie podpatrywać to, co u mnie się będzie działo na tablecie, dobrze? Ja rozumiem, że te problemy połączenia się z tabletem to problemy techniczne, kiedy robot dalej nie łączy się z tabletem, tak? Mam nadzieję, że dotarły do Was informacje, co ewentualnie można z tym zrobić. W jaki sposób to przerestartować, spróbować jeszcze raz wgrać aplikację. Jeżeli nie, to proszę, żebyście się zgłosili do swoich trenerów, dobrze? Żeby to ogarnąć i żeby roboty no, funkcjonowały tak, jak powinny, prawda? Ok, słuchajcie, zaczynamy od godziny 9. I dziś, jak dobrze liczę, jak nie, to mnie poprawiajcie.
Podczas tych 3 godzin naszego spotkania będę się starała śledzić nasz czat. Jeżeli będziecie mieć pytania, to będę się starała na bieżąco na nie odpowiadać. Jeżeli coś mi umknie, to proszę Was, powtarzajcie się do skutku. Po 3 godzinach warsztatów jestem jeszcze do Waszej dyspozycji. Pełnię coś w rodzaju dyżurów. I od godziny 12 do godziny 13 jestem i ewentualnie można mnie dopytać o jakieś szczegóły, wątpliwości. Może coś jeszcze przepracować, jak będziecie mieć ochotę. Jestem wtedy do Waszej dyspozycji. Z góry mówię, że bo często padają pytania, czy jeżeli ktoś nie ma pytań, to czy musi być od tej 12 ze mną? Nie, nie musi być. Spokojnie można się oddać swoim już obowiązkom. A jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to tak jak powiedziałam, ja zostaję do godziny 13, a do godziny 12 mamy zajęcia warsztatowe. Dzisiaj w temacie pojawiła się aplikacja, uwaga, ja tu będę troszkę skakać po mojej prezentacji, aplikacja Locklify. I teraz powiedzcie mi, o tak orientacyjnie jeszcze, dajcie mi znać, czy używaliście tę aplikację, pokazywana na szkoleniach stacjonarnych, czy w ogóle była nieruszana? Powiedzcie mi, jak to wygląda, bo będzie mi łatwiej komunikować się z Wami. Jeżeli znacie, to będę rzeczy przyspieszać, jeżeli nie, to zaczniemy powolutku od początku, łącznie z instalacją. Ewelina, było świetnie. Czy z dzieciakami też korzystałaś? Rozumiem, że było na szkoleniu, a czy z dzieciakami coś kombinowałaś? Świetnie. Ewelina, w takim razie, jeżeli pozwolisz, to będziesz moim ekspertem i liczę na kilka podpowiedzi, a może sprzedasz nam kilka fajnych projektów, które robiłaś w tej aplikacji. Byłoby fantastycznie. Słuchajcie, a jak reszta? Jeszcze jak możecie mi dać znać, czy reszta zna akurat tę aplikację? Jest jeszcze druga, Blockly, aplikacja, która jest dedykowana przez producenta. Ona ma taki pomarańczowy pasek z symbolem Wondera. One się nie różnią, ale są. Znaczy, jedynym plusem tej obecnej jest to, że możemy sobie ustawić język polski. I to ułatwia nam i dzieciakom, prawda, pracę. Natomiast ta druga jest w języku angielskim. Bloczki mają bardzo podobne. Troszkę powiedziałabym nawet, że ta Blockly jest bardziej rozbudowana i zaawansowana. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś cały czas z nami jest i jeżeli nadal mnie słychać dobrze, to czekam na te podpowiedzi, czyli dajcie mi informacje. Ewelina, czyli powiedz mi jeszcze, konkretne projekty robiłaś z blogu? Okej, jestem, coś mi tu na chwilkę przerwało, ale myślę, że dalej mnie wciąż widać. Liczę na Waszą obecność i pamiętajcie, odzywajcie się, komunikujcie się ze mną, piszcie do mnie. Jeżeli coś za wolno, to każcie. Małgosia, piszesz, że nie znasz, tak? No, to jest aplikacja, która jest jakby odpowiednikiem Blockly z naszego Wondera. Także ona będzie zainstalowana na tablet. Jeżeli pytasz, czy to jest aplikacja na tablet, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli, bo nie do końca rozumiem pytanie, jeżeli nie odpowiedziałam konkretnie, to proszę sprecyzować jaśniej.
Tak, coś się zacięło, Ewelina, faktycznie. Nie wiem, ja również na chwilę znikłam na swoim ekranie, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj problemy techniczne nas ominą, czyli chodzi o połączenie sieciowe przede wszystkim. Różnie bywa. U mnie na razie parametry pokazują wszystko na maksa, więc powinno być dobrze, ale pogoda jest bardzo zmienna. Mają iść burze i zobaczymy, czy one nam tutaj nie zakłócą trochę naszego nadawania, ale myślę, że będzie ok. Kochani, jeszcze w czasie tych 3 godzin, które będziemy mieć do godziny 12, tych warsztatów, gdzieś tam w połowie, już wracam do naszego planu, w połowie zrobimy sobie małą przerwę techniczną na naładowanie akumulatorów, na dorzucenie trochę kostek lodu do wody. Myślę, że to będzie takie 10-15 minut, dobrze? Na złapanie oddechu. Ale to ustalimy w którym momencie, zobaczymy, jak nam praca pójdzie. Słuchajcie, chciałabym jakoś tak dość łagodnie spróbować wejść do tej aplikacji. Ewelina, kojarzysz, ale być może to również jest tak, że przydadzą ci się te rzeczy, które za chwilę będę chciała pokazać. Być może tego jeszcze nie robiłaś z dzieciakami i to będzie taki dobry moment. Słuchajcie, chciałabym, zobaczcie na planie, chciałabym zacząć od strony kody.org. Znacie ją zapewne i na pewno próbowałyście również korzystać tam z różnych zabaw. Chciałabym pokazać jedną z nich. Nie wiem, czy ją odkryłyście, ale to jest taka zabawa, która troszkę pozwoli nam. Ułatwi nam nauczenie dzieciaki łączenia bloczków w trochę inny sposób niż na przykład Scratch, kiedy się łączy jeden do drugiego, ale również takich bloczków, gdzie dopina się warunki dodatkowe. To troszkę inaczej wygląda niż w Scratchu, więc zależałoby mi, żeby dzieci się na przykład na początku z tym oswoiły. Zaraz zobaczycie, już wam. A to dobra, to może za chwilkę. To zaczniemy od tej strony kody.org. Teraz powiem, gdzie konkretnie wchodzimy. Następnie przejdziemy sobie do pobrania i uruchomienia naszych aplikacji. Dzisiaj tak naprawdę dwie aplikacje. Ewelina, nie wiem, daj znać ewentualnie, czy obie znasz. Mamy dwie aplikacje, które są bardzo podobne. I pierwsza to się nazywa. Och, jestem, gdzie jestem? Coś mi myszka dzisiaj ucieka. Jest, to jest ta pierwsza aplikacja, Blockly for Kids. To jest aplikacja, która jest zdecydowanie dedykowana jako to pierwsza do uruchomienia przez dzieci. Tam są takie kroczki, 6 kroczków, gdzie krok po kroku poznają odpowiednie elementy. Jest wszystko w języku polskim napisane, więc mogą właściwie to zrobić tylko pod nadzorem waszym. Nie wymagają ścisłej kontroli ani ścisłych poleceń od was. I tutaj w tej aplikacji również jest kilka takich fajnych zadań, poleceń do wykonania, bardzo prostych, no ale jednocześnie jakby sprawdzających poziom ich umiejętności, czy poradzą sobie z tym. W tej aplikacji spróbujemy zrobić taki prostą zabawę na zasadzie tak nie, czyli mój robot będzie albo kiwał tak, albo będzie robił nie. I tutaj jakby pójdziemy krok dalej, ponieważ wykorzystamy tutaj takie powtórzenie i trochę będzie trzeba się wytężyć, żeby je dobrze zrozumieć, dobrze połączyć. Niby prosta zabawa, jednak będzie wymagała dużej uwagi. Po tym projekcie myślę, że to będzie ten czas na przerwę, aczkolwiek dopuszczajmy sobie możliwości przesunięcia tej przerwy. To wszystko w zależności, jak się nam będzie pracować. Potem przejdziemy do aplikacji Blockly. To jest aplikacja bardzo analogiczna do tej wcześniejszej, aczkolwiek ta aplikacja już ma bardziej rozbudowane klocki, ma więcej możliwości, jest bardziej zaawansowana. No, są takie bloczki, których myślę, że w klasach 1-3 nie do końca wykorzystacie, ale jak ja to mówię, nigdy nie mów nigdy. Jeżeli macie zdolne pociechy, dzieciaki, które od pierwszej klasy zaczynają właśnie z wami kodować, to myślę, że jest szansa jakieś projekty również w trzeciej klasie kontynuować. A tak przy okazji, słuchajcie, jeżeli jeszcze możecie mi dać znać szybciutko, w jakich poziomach prowadzicie na chwilę obecną projekt, czy jest to klasa 1, 2, 3, 3. To też mi troszkę ułatwi sposób mówienia i sposób
O, fajnie, trzecia klasa, super. Czy jeszcze mamy jakąś klasę? Słuchajcie, mam nadzieję, że macie coś do picia. Pierwsza. Trzecia, czyli widzę, że w większości klasa trzecia. To tutaj się w ogóle nie martwi, ale Renata spokojnie, klasa pierwsza również da radę, krok po kroku, więc super. Dobrze, no i. Aha, jeszcze w aplikacji Blockly Fi spróbujemy w tej trudniejszej trochę aplikacji przełożyć ten projekt tak i nie, żeby zobaczyć, w jaki sposób pojawiają się różnice, czyli jak można to modyfikować. Ale również w Blockly Fi zaproponuję Wam dwa proste układy. Pierwszy układ to będzie taka zabawa, kiedy robot będzie nam losował i pokazywał swoją mimikę twarzy, będzie nam losował, czy tak, czy nie, albo może, i to można wykorzystać naprawdę do wielu zabaw. Trochę zrobić taką kulę z gadulę na zasadzie, czy jutro będzie padać, no i wylosujemy wtedy, czy tak, czy nie, być może. I również jeszcze chciałam Wam pokazać w aplikacji Blockly Fi też taki projekt, słuchajcie, najpierw pokażę Wam w Scratchu, w zwykłym Scratchu. W Scratchu jest taki projekt graficzny, malowanie ślimaków. I tak sobie myślałam, że tak fajnie pokazać, że niektóre projekty w Scratchu, które macie, które być może Wam trener proponował, można również przenieść na te Blockly Fi i właściwie łączyć jedno z drugim. No i myślę, że zobaczymy potem, jak zostanie. Nam czasu uruchomić wyrzutnię. Powiedzcie mi teraz jeszcze pytanie kontrolne, czy bawiliście się również już wyrzutnią? Jeżeli tak, to w jakiej to było aplikacji, bo można tą wyrzutnię obsługiwać w różnych aplikacjach, również w Blockly Fi, więc chciałabym tu pokazać. Jest to dość proste. Gorzej, chyba najgorzej to jest zbudowaniem wyrzutni, czyli konstruowaniem całej wyrzutni. Słuchajcie, jak jesteście, to powiedzcie, czy udało Wam się już z dzieciakami pobawić wyrzutnią. Dobra. O, Małgosia coś pisze? Nie. Okej, dobra. Słuchajcie, to już Wam zdradzę rąk tajemnicy, że naprawdę jedyną tej precyzji, więc myślę, że postaram się tak z czasem pójść, żeby jednak tą wyrzutnię w takim razie tutaj podpiąć i zastosować. No dobrze, słuchajcie, no to lecimy. Dość tego gadania, lecimy do praktyki. Słuchajcie, i pierwsze co, to będzie nasza strona kode.org, więc jeżeli macie możliwość, to proszę uruchomcie kode.org. I na stronie kode.org na pewno wchodziliście w kategorię uczniowie. Natomiast to, co mnie dzisiaj będzie bardziej interesowało, to godzina kodowania. I tu też wydaje mi się, że na pewno byliście, ale chciałabym zaproponować konkretną aktywność. I teraz poczekajcie chwileczkę. Technikusz, uruchamiam dla Was mój pulpit, żebyście widzieli również to, co ja u siebie i zaraz otworzę stronę. To musi troszkę potrwać, ponieważ łączy, ale dosłownie chwileczkę. Zadzie. No to możecie pisać coś na kode.org, czy byliście w godzinie kodowania, czy tam coś robiliście. Tam mamy Angry Birds, mamy Krainę Lodu, mamy Minecrafta ukochanego przez wszystkich. U mnie się dalej łączy, więc chwileczkę jeszcze cierpliwości. Ktoś coś pisze.
Dobra. Okej. Jeszcze chwilkę. O, jest. Dobra. Okej. Kochani, i teraz pytanie, czy widzicie, teraz powinniście widzieć mój pulpit, czyli stronę kode.org. Widzicie z boku jeszcze taką mapę. Jeżeli byliście już na webinarach, to wiecie, że ona mi umożliwia tutaj komunikację dalej z wami. Czyli jeżeli dajcie mi znać, czy widzicie po prostu moją stronę teraz, kode.org. Ja ją teraz sobie ruszam, przesuwam i dajcie znać, czy jest widoczna. Tak, i Asia pisze, że tak. Jeżeli tak, to znaczy, że dla wszystkich powinna być widoczna. Ok, słuchajcie, no to teraz wchodzimy sobie, uwaga, w godzinę kodowania. Tutaj, jeżeli tak, klikamy w godzinę kodowania i od razu pytanie, kto już tu był i na której aktywności? Czy na tych początkowych się bawiliście? O, proszę bardzo. Mamy Minecrafta, mamy Flappy Bird, Star Wars, wszystko na czasie. Myślę, że na pewno tutaj również uruchamialiście kodable ze strony, jeżeli była taka potrzeba. A my idziemy troszkę w dół, troszkę w dół. Popatrzcie, idę w dół. O, małupka, nie wiem, czy znacie małupkę, ale super, to jest również kodowanie. I uwaga, przechodzę na Blockly Games. Popatrzcie, tutaj po tej stronie widzicie mój kursor myszki. Blockly Games. Klikam i robię start. Pojawia mi się w tym momencie coś takiego. I teraz pytanie, i czekam, i dajcie mi znać, czy to widzicie i jesteście tutaj ze mną. Słuchajcie, takie zielone, które mi się tutaj pojawiły, to moje dzieciaki prywatne trochę się w to bawiły, więc to w tej chwili widać. Ale tym się nie przejmujemy. I na dole mamy wyczyść dane, jeżeli chcemy od nowa. Tak jest, już nie mam tych zielonych. Renata jest, dobrze. Teraz pytanie. Czy tutaj ktoś był? Czy ktoś z Was już tutaj w tym miejscu był? Dajcie proszę znać. Nie. To dobrze, bo to znaczy, że się wstrzeliłam. Przemek też nie. Dobra. Fantastycznie. Ok, słuchajcie, no to zaczynajmy. Słuchajcie, nie dojdziemy do końca, bo zobaczycie, że już na trzecim poziomie, tam gdzie jest ptak, pewne poziomy, szósty, siódmy, to już się zaczynają schody. I teraz wy sami musicie zdecydować, czy przejdziecie to ze swoimi dzieciakami, czy nie. Ja zawsze myślę sobie kategoriami, a dlaczego by nie? Jeżeli potrafią coś, kiedyś muszą się tego nauczyć, a dlaczego nie teraz? Trzecie klasy myślę, że będą mieć łatwiej, a pierwsza klasa myślę, że do pewnego etapu, ale to wtedy trzeba. Renata, tak? Renata, pierwsza klasa, jak dobrze pamiętam, to wtedy trzeba samemu zdecydować. No dobrze, słuchajcie, to zacznijmy od puzli, wejdziemy w puzzle. I teraz zobaczcie. Aha, jeszcze pytanie, czy wy macie język polski? Czy wy macie tam język polski? Ja już tu klikam OK i zobaczcie na górze, można sobie po prostu wybrać dowolny język. Chiński, francuski, angielski, proszę bardzo, jaki tylko chcecie. I tutaj wybieramy sobie polski, żeby dzieciakom było łatwiej. I to już połowa sukcesu. Ja mam tutaj troszkę zastawione bloczki, ale za chwilę sobie będę to odsłaniać. I teraz zobaczcie, pojawiają się takie bloczki, które niekoniecznie pojawiały się w Scratchu. I mamy takie wypustki malutkie tutaj. I zobaczcie, tutaj mamy również obrazki z wypustkami. W ogóle polecenie. Jak klikniemy pomoc w prawym górnym rogu, pojawia się znowu polecenie i mamy podpowiedź. Dla każdego zwierzęcia zielonego, chodzi o zielony bloczek, dołącz jego zdjęcie, wybierz liczbę nóg. Takie błędy najczęściej tu dzieci robią. Dokładają na przykład sobie cechy, ale zobaczcie na te nogi. Tu trzeba wybrać liczbę i bardzo często zapominają na końcu o tych nogach.
No dobra, no to robimy OK. Słuchajcie, no to się bawimy. Kot. Mam kota. I zobaczcie, od razu uczymy się, jak to w tym razem się łączy. Widzicie? Podsuwam i pojawia się taka żółta poświata. Kota. Zróbmy to schematami. Nogi. Ile nóg ma kot? Cztery. I teraz szukamy cechy. Pióra? Nie. Miód? Nie. Wąsy? No ma. Dodajemy wąsy. Dobrze, bo zobaczycie, jak te błędy są tutaj wskazywane. Dobra, mam pszczołę. No to powiedzmy, ja sobie wymyślę. No niech będzie to zdjęcie z pszczołą. I teraz liczba nóg. Weźmy sobie dwie. Dobra. I teraz pszczoła i cechy, czyli powiedzmy, no powiedzmy, miód i co? A weźmy pióra, może dzieciaki, a wezmę sobie błąd, dobra? Czyli już mam dwa błędy. Idziemy dalej. Ślimak, no obrazek to już dołączy, dobrze. O, można się pomylić, być może ktoś powie, że zero nóg. Albo jedna, ciekawa jestem, zobaczymy. Dobra, cechy, no to mamy co? No, śluz tu już zróbmy prawdziwy i zróbmy muszlę. I zostaje nam jeszcze kaczka, zdjęcie, do tego dziób i do tego żądło. Dobra. Słuchajcie, i teraz uwaga, jak mamy to zrobione, ile błędów mam? Trzy, tak? No to uwaga, sprawdzam odpowiedź. I teraz odpowiedzi. O, popatrzcie, nawet nieświadomie popełniłam błąd. Cztery klocki, czterech klocków jest nieprawie. Czterech klocków jest nieprawidłowych. Podświetlony klocek nie jest poprawny. Spróbuj jeszcze raz. Zobaczcie. Super. No to teraz poprawiamy. Żądło. Czyli żądło chyba idzie tu, nie? Dobra. Pióra idzie tu. Ok. Podmieniłam dwa, ale jeszcze mi woła o dwa. No to sprawdzam odpowiedź. Jeszcze mówi mi o dwóch klockach, ale dalej mi tutaj świeci na kaczkę. Dalej mi świeci na. Coś nie podłączyłam źle? Poprawcie mnie. Co mamy? Ślimaka. Ślimak powinien mieć chyba. A, no zero. Dobrze. Gdzie mamy źle? O co chodzi z tą kaczką? Coś tu podłączyłam źle. Sprawdzamy jeszcze raz. Poratujcie mnie. O, wiem. Widzicie, o co chodzi? No właśnie, dzięki Asia, oczywiście, że tak. Ilość nóg kaczki, czyli wybieramy dwie. I teraz sprawdzamy prawie. Jeden klocek jest niepoprawny, czyli jeszcze gdzieś mamy zdjęcie w pszczole. Co wiemy o pszczole? Co tu po. O! Co tu? Pszczoła ma ile nóg? Cztery czy sześć? Cztery, nie? Sprawdzamy. Jeszcze? Nie mówcie, sześć ma z przodu jeszcze sześć. O matko. Jest, doskonale. Wszystkie z przodu są poprawne. O matko. Dobra. I popatrzcie, no to teoretycznie takie proste, proste, nieproste. A błędy wyskakują. I teraz, no. To, co tutaj chodziło, to chodziło o sposób łączenia tych bloczków, który za chwilę będzie się również pojawiał w naszych aplikacjach. No ale idźmy dalej, dobra? Dojdźmy sobie do ptaka i wejdźmy sobie teraz w labirynt. No i spróbujmy. Słuchajcie, mamy nawet podpowiedź. Ustaw kilka poleceń, idź do przodu, jedno za drugim, aby doszedł do celu. Teraz zobaczcie, no świadczy to tylko o tym, że to idź do celu ma pewną ograniczoną długość kroku jakby. Wydawać by się mogło, że jedno polecenie idź do przodu powinno doprowadzić do celu. No a jednak dwa, no zobacz, czyli już wiemy mniej więcej, jaka to jest odległość idź do celu. Gratulacje, świetnie. Przy okazji pokazują kolejny JavaScript. Super. Ok. Drugi poziom. No to słuchajcie, co robimy? Idź do przodu i kolejne, co mam dopinać? Podpowiadajcie mi.
Czy ja dzisiaj mogę nogi mylić u pszczoły, tak jak wcześniej? Koniec roku chyba my wszyscy mamy, już poziom nasz zaczyna spadać. Co mam robić? Jest jakaś podpowiedź? Dobra. No to próbuję sama, ok. Idź do przodu i teraz znowu obroty, z czym dzieciaki chyba już nie mają u Was problemu. Czyli obracam się w którą stronę? W lewo. Znowu idę do przodu. Potem obracam się w prawo i idę do przodu. I tak powinno to funkcjonować. No to sprawdźmy. Ok. Na razie bloczki tak jak w sklepie tutaj. Nie ma najmniejszego problemu. Idziemy dalej. No i tutaj już się powtarza dodatkowy bloczek. Popatrzcie. Dotrzyj do końca ścieżki za pomocą tylko dwóch klocków. Użyj powtórz, aby uruchomić klocek więcej niż raz. I teraz zobaczcie, to jest taki fajny bloczek. Powtarzaj, aż dojdę do celu, bo to jest mój cel. Będę wykonywać. Tylko idź do przodu. Nic więcej. I to będzie mi powtarzać tak długo, aż dojdzie do mojego celu. Jest, ok. Czwarty poziom. No, tutaj możesz zmieścić więcej niż jeden klocek wewnątrz powtórz. Super, czyli na pewno będziemy coś powtarzać tak długo, aż dojdzie do celu. I zobaczcie, tutaj przy okazji nam ogranicza ilość klocków. Chcę, żebyśmy w sumie wykonali za pomocą czterech klocków. Jeden już jest policzony. No to teraz pytanie. Co trzeba zrobić? No na pewno idź do przodu, wrzucam do środka. Co potem? Chyba skręć w lewo. Jeszcze dwa mi zostały. Co potem? Idź do przodu. No i jeszcze wypadałoby skręcić w prawo, żeby miał pozycję wyjściową, tak jak ten tutaj patrzy nam w prawo, i żeby mógł sobie znowu kolejny schodek wyrysować, prawda? Myślę, że takie zabawy robiliście z dzieciakami. Proszę bardzo. I uruchamiamy. I powtarza nam się tak długo, aż dojdziemy do celu. Tutaj mi się kojarzy zabawa z zamkiem i wchodzenie z zamek. No okej, idziemy dalej. Proszę bardzo. Co teraz? No znowu wykorzystamy swój bloczek. Przy okazji tutaj jeszcze podpowiada, dzieciaki to lubią. Można w prawym górnym rogu wybrać własną postać. Grafika jest dla dzieci bardzo ważna, więc na przykład zmienię sobie na pandę, a dlaczego by nie? No dobrze, no to muszę powtarzać tak długo, aż dojdę do celu i mam trzy bloczki. Czyli co by tu można było zrobić? Iść do przodu, prawda? Skręć. Idź do przodu. I teraz w lewo. Idź do przodu. Tylko mi to zadziałało. Macie tak samo jak ja? Czy macie coś inną propozycję? No muszę dojść aż tutaj, prawda? Spróbujemy? Nie za bardzo. Dwa razy iść do przodu i dopiero powinien skręcić. I potem znowu powinien iść do przodu. A może tak? Co wy na to? W lewo. Spróbujmy. Okej. Jest. Słuchajcie, jeszcze pokażę wam ten kod. Nie mogłam wrzucić czegoś do powtórz, ponieważ to powtórz podobałoby mi, że moja spada nam z tego busa. Więc pierwsze trzy kroki musiały być wykonane pojedynczo. Dopiero po temacie, tak? Że działa. Coś mi dzisiaj chrypko łapie. Ok. To idziemy dalej. No dobrze.
No to teraz pomyślmy, zobaczcie, poziom trudności wzrasta. I tu się pojawia kolejny bloczek. Jeżeli ścieżka prowadzi w lewo, czyli jeżeli idę sobie, idę na tą ścieżkę i dochodzę do jakiegoś tam końca drogi, jeżeli ta ścieżka będzie miała skręt w lewo, to coś się wykona. I teraz zobaczcie, jak nasza panda. Nasza panda idzie ślimakiem, a skoro idzie ślimakiem, to dzieciaki mogą też na podłodze sobie przejść ślimakiem i przetestować, że one cały czas wykonują tylko ruch w lewą stronę. Nie, już nie w prawo, prawda? No to słuchajcie, co zrobimy. No ile do przodu by powinno tu iść? Myślę, że po pierwsze tak. Jeżeli ścieżka prowadzi w lewo, to muszę się obrócić w lewo. To jest przede wszystkim. A poza tym muszę iść cały czas do przodu. I muszę to wykonywać, zobaczcie, tak długo, aż dojdę do celu. To jeszcze raz przeanalizujmy i zaraz przetestujemy. Wykonuję coś tak długo, aż dojdę do celu. A co robię? Idę do przodu, ale jeżeli spotkam ścieżkę, która prowadzi w lewo, to wtedy skręcam w lewo. Myślicie, że dobrze? Spróbujmy. Zobaczcie, jak ta panda idzie. Ona jak idzie, to ona sprawdza sobie za każdym razem, czy jest od noga w lewo. Jak jest, to skręca, jak nie, to idzie prosto. Okej, mamy cel. Czy u Was też zadziałało? Jeszcze raz pokażę skrypt. No i dalej myślę, że spokojnie gdzieś tam z pierwszymi klasami jesteśmy w stanie warunek na podłodze przećwiczyć najpierw, żeby dobrze zrozumiały, a dopiero potem przenieść na program. Okej. To idziemy dalej. Mam nadzieję, że już u Was wszystko okej. Kolejne polecenie siódme. Poziom trudności znowu wzrasta. Znowu mamy podpowiedź. Kliknij prosto w klocku jeżeli, żeby zmienić warunek, czyli będziemy mogli to zmieniać. Teraz zastanówmy się. Moja panda musi przejść znowu do znaczka punktu z czerwonym. Teraz najkrótsza droga, która by szła i w którą stronę by musiała cały czas zawijać. No moim zdaniem cały czas będzie musiała gdzieś tam skręcać w prawo. I teraz popatrzcie. Wyciągam ten warunek. Jeżeli ścieżka prowadzi prosto, wykonaj prosto. Ja nie chcę prosto. Ja chcę warunek. Jeżeli ścieżka prowadzi w prawo, to skręcaj w prawo. Czyli nawet jeżeli dojdę do rozdroża, gdzie mam prawo i lewo, to lewo jakby nie będzie tej pandy interesować. Ona szuka, czy droga skręca w prawo. Jak tylko w prawo skręca, to w prawo jedziemy. Oczywiście na początku musi iść cały czas do przodu. I ten bloczek musimy powtarzać, aż wykona całe polecenie, czyli aż dotrze do celu. No i uruchamiamy i sprawdzamy. I znowu fajnie jest pokazane, jak panda sprawdza cały czas, czy mam ścieżkę w prawo. Zobaczcie, ona mija ścieżki w lewo, ją w ogóle nie interesuje. Tak jest. Świetnie. Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, czy jesteście razem ze mną, czy nadążacie, czy wszystko ok dalej, czy słychać, dajcie jakiś znak życia. Świetnie, Asia. Magda również. Jak myślicie, będzie to trudne dla dzieci? Dadzą radę? Myślę, że po tylu przerobionych warsztatach z wami, myślę, że spokojnie. Okej, idziemy dalej, bo cały czas dążymy jakby do tej aplikacji i do uruchamiania. Dzieci są szybsze. Dokładnie tak. My się zawsze obawiamy, czy dzieci sobie poradzą, ale dzieci, moment. I już. Faktycznie. Dobra, no to jesteśmy poziom ósmy. Chcę po prostu dojść. Zresztą my wiemy, że nie musimy przechodzić wszystkich poziomów po kolei, możemy przeskoczyć sobie któryś poziom.
Reszta będzie po prostu niezaliczona. My na razie doświadczamy i się uczymy. Chodzi też o to, żebyście mogły po prostu, mogli, przepraszam, w poniedziałek na przykład, jak chcecie takie zajęcia poprowadzić, wejść do klasy i to coś zrobić. Nie musicie się już do tego przygotowywać. A mnie chodzi, żeby przejść do tego ptaka za chwilę, który się tam pojawił. No dobra, no to jeszcze idziemy dalej. Znowu, popatrzmy, co my tu mamy. Na pewno muszę iść do przodu. I teraz, o. Jeżeli ścieżka w lewo, to skręć w lewo. Ale drugi warunek mogę dać, jeżeli ścieżka w prawo, to skręć w prawo. Czyli myślę, że mogę tutaj połączyć dwa warunki. Poza tymi dwoma warunkami na pewno mogę iść do przodu. A to wszystko wykonuję tak długo, aż dojdę do celu. No i powinno zadziałać, sprawdźmy. Zobaczcie, teraz panda na dwie strony szuka, lewą i prawą. Lewą i prawą i wtedy zdecyduje, którą stronę idzie. No i chyba już jest cel, super. Jeszcze raz pokażę kod. OK, idziemy dalej. Poziom 9. Coraz bardziej skomplikowany. I znowu mamy podpowiedź i znowu mamy nowy bloczek, że mogę coś robić. Jeżeli pada deszcz, to biorę parasol, a w przeciwnym razie zakładam słoneczne okulary, na przykład. No dobrze, no to proszę bardzo. I mamy teraz pandę, która ma sobie iść. I jeżeli ścieżka, o, i tu jest fajne, jeżeli ścieżka prowadzi w lewo, to oczywiście skręcam w lewo. A w przeciwnym razie rozumiem, że ścieżka będzie prowadzić w prawo. No to skręcam w prawo. Tak teraz myślę, tak myślę chyba, ale teraz jeszcze z tym naprzód. Słuchajcie, przetestuję. Zobaczymy, czy z tym naprzód pójdzie, czy jednak trzeba do tego naprzód dołożyć warunek, bo się obawiam, że moja panda, jeżeli nie będzie lewo, to ona skręci w prawo i spadnie. No, zobaczmy. Nie, nawet poszła. O, jest, spadła, czyli tak jak myślałam. Dobra, słuchajcie, poprawiamy i dokładamy jeden warunek. Czyli jeżeli ścieżka prosto, to wykonuj ruch prosto. I jeszcze raz to przeanalizujmy. Jeżeli ścieżka prosto, to idź naprzód. Jeżeli skręca w lewo, to w lewo, w przeciwnym razie w prawo. No, zobaczmy. Też nie do końca. Zobaczmy, przetestujmy. OK. Dobrze. Działa prawo, lewo. No, ciekawe, czy dojdzie. A, jednak nie, zobaczcie, jednak nie. Dobra, co my tu poprawiamy? Coś tu faktycznie nie funkcjonuje. Ach, chyba przekombinowałam. Słuchajcie, popatrzcie na tą pandę. Ona pójdzie najprostszą drogą do czerwonego punktu. Popatrzmy, więc żeby doszła do tego punktu, to musi iść tak prosto, lewo. Prosto, 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 lewo. Prosto, prosto, prosto. To jest prostsze niż myślałam. Czyli jeszcze raz, popatrzcie. Jeżeli ścieżka prowadzi prosto, to ja chcę, żeby panda szła naprzód. W przeciwnym razie, jeżeli ścieżka nie idzie prosto, to skręca w lewo. I myślę, że to jest wystarczające. Te bloczki są niepotrzebne. Czy ktoś z Was już to ma? Słuchajcie, ja testuję swoje teraz. Czy ktoś już to ma? No może inaczej, ale to rozwiązanie wydawało się bardzo prostsze niż na pierwszy rzut oka. Dokładnie doszliśmy do końca.
Popatrzcie jeszcze, jeżeli tutaj również próbowaliście kombinować, przekombinować tak jak ja, to popatrzcie jeszcze na kod. Bardzo prosty. Idę cały czas prosto, chyba że ścieżka się kończy, już nie idzie prosto, to wtedy muszę skręcić w lewo. Ale musiałam przeanalizować ścieżkę, która się tutaj znajduje. Jest tutaj właściwie więcej możliwości, możemy gdzieś tam dookoła przechodzić. No ale pytanie po co? Najprostsze rozwiązania są najlepszymi. No dobra, to idziemy dalej. Czy dasz radę przejść ten trudny labirynt? Wypróbuj metodę trzymania się lewą ręką ściany, tylko dla awansowanych programistów. Słuchajcie, lewą ręką ściany. Popatrzmy i przeanalizujmy, którędy można byłoby iść. Prosto, prosto, prosto. Jeżeli w lewo, to w lewo. Prosto, prosto, prosto. No i teraz w lewo. No nie, trzeba byłoby iść w prawo. Znowu w lewo i w prawo. Pomyślmy, czy uda nam się to po prostu przejść tutaj. Jak macie pomysł, to od razu wołajcie. Na pewno będzie powtarzaj, aż coś wykonamy. I teraz mamy, jeżeli ścieżki. Pierwszy warunek w lewo. Tak sobie myślę, że można to po kolei bloczkami rozłożyć, wtedy ewentualnie sprawdzić, jak to skumulować. Ale może wpadniemy na pomysł szybszej kumulacji. Idę sobie prosto. Jeżeli ścieżka w lewo, to powinnam skręcić w lewo. Ale jeżeli mam ścieżkę w czterech kierunkach, jeżeli ścieżka w lewo, to w lewo. Idę naprzód, w przeciwnym razie. Macie jakiś pomysł? Słuchajcie. Myślmy, myślmy. Jeżeli ścieżka prosto, ja będę mówić głośno, dobrze? Jest taka metoda informatyka, który mówi zawsze do żółtej gumowej kaczuszki. A jak się mówi głośno, to wtedy szybko się wpada na pomysł, na rozwiązanie i poprawia się błędy ewentualnie. No dobrze. Jeżeli jest ścieżka prosto, to mam prosto. Nie mogę napisać w przeciwnym razie skręć, bo on już tu na pierwszym poziomie pójdzie mi prosto. Czyli to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czyli a może tak, jeżeli w prawo. Czekajcie, tu idziemy, tu nie ma w prawo, czyli gdyby była informacja, jeżeli w prawo, to idź w prawo, ale nie ma w prawo, to by mi wykonał w lewo, tak? Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej, dochodzimy do rozdroża i znowu sprawdza warunek. Jeżeli w prawo, to skręca w prawo. Okej. Czyli pójdzie w prawo, idzie dalej i mamy znowu, i znowu sprawdza, jeżeli w prawo, to idzie w prawo, ale nie ma w prawo, to powinien pójść w lewo. Idziemy dalej. Jeżeli w prawo, jest w prawo, to pójdzie mi w prawo.
Tutaj mi się coś nie zgadza. A powinien pójść w lewo. Słuchajcie, ja sobie przetestuję, jak on pójdzie, dobra? I zobaczymy, czy damy radę. O, już spadł. Niedobrze, niedobrze. Słuchajcie, czy jesteście tam i macie jakiś pomysł? No, nawet nam podpowiadają, że jest bardzo trudne, ale czy my się chcemy poddać? Nie, nie, kliknęłam, okej, niedobrze. Jeszcze raz wracam do dziesiątki. A czy my się poddajemy? Może się nie poddamy. Spada Małgosia, no właśnie. Spróbujmy. O, znowu mi się postać zmieniła, bo na chwilę wyszłam, ale to nie szkodzi, niech zostanie tutaj. Spróbujmy jeszcze raz. Idzie do przodu. Może zróbmy to po kolei. Idzie do przodu. Jeżeli ścieżka prowadzi w lewo, to niech skręci w lewo. I potem znowu idzie do przodu. I tutaj ma być informacja, że musi skręcić w prawo. Czyli dobrze byłoby chyba tu zamienić jednak. Jeżeli w lewo, to skręca w lewo. Nie, jeżeli w prawo, to skręca w prawo, w przeciwnym w lewo. Dobra, czyli tu jest ok, idzie do góry. Słuchajcie, ja tak jeszcze metodą prób i błędów, dobrze? Zobaczcie, na razie idzie mi dobrze. I tu będzie ostatni problem z tym ostatnim skrętem, bo mi skręci w prawo. Ale może on zajdzie do tego zaułka i można uda się, że wróci. Słuchajcie. Popatrzcie, może to będzie to. Nie, już mi wraca. Stop. Ale jest całkiem dobrze. Poszedł całkiem daleko. Poszedł mi tutaj, prawda? Przed tą stronę i potem znowu wraca, więc muszę tutaj wygospodarować pomysł, jak go ewentualnie przeteleportować tutaj, ale już jest całkiem nieźle. Czyli jak prosto idź naprzód. Jeżeli ścieżka w prawo. Jeżeli ścieżka w prawo, to skręcam w prawo. A czekajcie. Czekajcie, czekajcie, jeszcze przetestuję. Momencik. Jeżeli w prawo. Skręć w prawo. Słuchajcie, jestem już całkiem na dobrej drodze. Jestem prawie na końcu, ale myślę, że może na chwilę zostawmy i jeżeli wpadnę na pomysł, może na przerwie, żeby dokończyć tą końcóweczkę. Słuchajcie, jeżeli możecie, to sobie przekopiujcie ten skrypt, który ja teraz mam. On nas doprowadza dokładnie do tego momentu, tutaj. Przy czym tu w tym momencie musi skręcić jeszcze w lewo, więc musimy tutaj wygenerować coś, żeby jednak skręcił w lewo. Żeby jednak w lewo. Jak w lewo, to w lewo. No dobra, ewentualnie. Dobra, to słuchajcie, przekopiujcie to. Macie go na razie.
I przejdziemy jeszcze do ptaka i tego ptaka zrobimy 2-3 poziomy, więcej nie, bo on też jest jeszcze trudniejszy. I przejdziemy do naszych robocików. Ok, słuchajcie, możemy wrócić do ptaka? A do tego wrócimy. Ok, dobra, słuchajcie, wchodzimy tutaj w lewym górnym rogu, wychodzimy tutaj i wchodzimy sobie do ptaka. Ok, słuchajcie, tu się pojawiają trochę kierunki, ale zobaczcie te kierunki po naciśnięciu 90. Można sobie łatwo ustawiać i teraz uwaga z tymi kierunkami tutaj. Jak już się domyślacie, ten ptak będzie się poruszał z jakimś tam kierunkiem i zobaczcie, ta czerwona, mocno czerwona linia oznacza kierunek poruszania się ptaka. Nie trzeba tutaj kombinować za bardzo z obrotami, tylko po prostu ustawić kierunek. Czyli zobaczcie, jeżeli ustawię taki kierunek, to znaczy, że mój ptak obróci się w stronę robaka. Chodzi o to, żeby on tego robaka zebrał i doniósł do gniazda, tak? Czyli ustawiam ten kierunek i to wszystko po prostu. I uruchamiam. Zobaczcie, on już samoistnie leci. Ustawiam tylko tutaj kierunek. Ok. Dobra, słuchajcie, jesteście w ptaku? Myślę, że tak. I znowu, zobaczcie, pojawiają się bloczki właśnie takie nietypowe, gdzie będzie można dokładać z boku. I znowu mamy informację, że mamy użyć takiego bloczka, jeśli nie mam robaczka i na pewno kierunki. No to teraz popatrzmy, co on zrobi. Ptak musi lecieć prosto, jeżeli nie ma robaczka. Czyli jeżeli nie mam robaczka, wykonam lot. O, popatrzcie, wygląda jak zero, prawda? No właściwie, bo się nie musi obracać. A w przeciwnym razie, jak już będzie miał robaka, to jego kierunek musi być dokładnie taki 90, czyli skierowany na górę. O, coś mi się klikło. Dokładnie. Ok. I wykonuję. Macie, jesteście? Te pierwsze początkowe tu są łatwe, ale za chwilę zaczynają się schody. Ok, idziemy dalej. No to bardzo podobne. Dla czwartaków fajne. Pewnie chodzi o kąty, tak? Ale tak jak mówię, no dzięki, ja zawsze staram się używać pewnych sformułowań, podawać kąty i tak dalej, o których dzieciaki do końca w 1-3 nie wiedzą, nie znają tego. Natomiast gdzieś to już kodują w głowie, a potem tylko odtwarzają, że gdzieś to wcześniej było. Dobra, słuchajcie, to jeszcze tylko trzeci i czwarty spróbujemy zrobić poziom i przechodzimy dalej. No to idziemy dalej. Jeżeli nie mam robaka, to powinnam sobie polecieć i teraz chyba w tym kierunku będzie dobrze, tak? Myślę, że tak. W przeciwnym razie, kiedy mam robaka, to lecę sobie tutaj po skosie, tak? No i sprawdźmy, czy to zadziała. Mam i lecę. Idealnie. Ok. Dobra. No i ostatni poziom spróbujemy przetestować. No to już wchodzimy tutaj w współrzędne, w x, w y, znak mniejszości, większości. Myślę, że te współrzędne tutaj też mogą być w miarę do opanowania w 1-3, bo wy działacie na współrzędnych, tylko robicie to A7, B4, więc można im tutaj wprowadzić, że tu są tego typu liczby. No i popatrzcie, jeżeli x, bo tutaj na dole mamy x, jeżeli x będą mniejsze od 80, to jest 80. W momencie, kiedy jest 80, to ja muszę lecieć w dół. Więc jeżeli x będą mniejsze od 80 i tu poprawiamy, i tu już, słuchajcie, wchodzimy w takie elementy, które dzisiaj będziemy też w BlockLiffy robić, czyli parametry, które będziemy mogli zmieniać i dokładnie one mają taki sam kształt jak tutaj naszych bloczków. Czyli jeżeli x jest mniejsze od 80, to ptak ma lecieć cały czas prosto. Tak jest. A w przeciwnym razie musi skręcić i polecieć w dół. Ok. Zobaczcie, tutaj bloczek nie mam robaka jest wyłączony, jest szary, bo tu nie ma robaka. No i sprawdźmy, czy doleci. Jest. Super. Jest.
Okej, słuchajcie, już kolejny poziom, już X, już Y wchodzą, więc tak jak mówię, zdecydujcie, czy to jest dla Was, czy to jest nie dla Was. Zobaczycie, jak dzieciaki sobie z tym będą radziły, czy będą radziły. Także myślę, że te aktywności do początku, od początku warto tutaj przejść z dzieciakami, żeby pokazać im metodę łączenia tych bloczków, do których zaraz przejdziemy. Słuchajcie, jeżeli to jest, macie to, to w takim razie przechodzimy, już Was przełączam na chwilkę na prezentację i zgodnie z naszym planem już przechodzimy, słuchajcie, teraz do aplikacji Blockly for Kids. I teraz tak, kto ma tablet, a nie ma robota, to myślę, że na tym tablecie będzie miał zainstalowaną aplikację i tam można się bawić, łączyć klocki, natomiast nie przetestuje tego i nie sprawdzi. Ja oczywiście zaraz uruchomię robota i będziemy na bieżąco sprawdzać też z moim. Komu robot działa z telefonem, to próbuję, ja przy okazji też sprawdzę, na telefonie mam, próbuję uruchomić na telefonie aplikację. Zobaczę, czy się mieści. Mieści się, jest całkiem ok. Już jeszcze zobaczę bloczki. No, nie wiem, czy to widzicie. Mieści się jak najbardziej, więc mój telefon nie jest duży, więc myślę, że jak najbardziej. Słuchajcie, to w takim razie, kto ma, to ok, kto nie ma, to pobiera. A ja za ten czas już Wam się podłączam, żebyście mogli widzieć również mój tablet, mój pulpit. I krok po kroku powiem, jak wyszukać w sklepie Play. Dajcie mi chwileczkę. Podłączę się. Tu. Teraz będziecie widzieć zrzut mojego ekranu z tabletu. Na razie widzicie prezentację. Zaraz Wam udostępnię mój tu pulpit. Super. Już u mnie wszystko widać. Dobra. I zaraz Wy będziecie wszystko widzieć. Ok. I już Wam pokazuję. I teraz szybki teścik, szybkie pytanie. Czy widzicie teraz mój pulpit? Na moim pulpicie powinniście widzieć mój tablet i jestem w tej chwili już w aplikacji Sklep Play. Ok, słuchajcie, kto ma tą aplikację, to zaraz ją tylko uruchamia. Kto nie ma, to najłatwiej ją wyszukać poprzez pisanie Blockly. I szukamy. I teraz od razu się ładuje aplikacja dedykowana dla Wondera, którą na pewno macie, ale poniżej, o, proszę bardzo, tu już mam Blockly for Kids i to jest pierwsza, która mnie interesuje.
Klikam ją. U mnie jest otwórz, ponieważ ja już mam zainstalowaną. U Was może być po prostu zainstaluj, więc instalujemy. Ewentualnie czekam chwileczkę. Jeszcze raz przypominam, kto nie ma, to na tablecie instaluje, kto nie ma, to na komórce, a ma robota i chce z komórki działać. Jak jest Wam tylko wygodniej. I dajcie znać ewentualnie, może minutkę, dwie dokładnie, żeby się szybko ściągnęło. Dobra? Kto ma, to zaraz otwieramy. Jeżeli trzeba będzie na kogoś dłużej poczekać, to proszę dajcie znać, wpisujemy się. Ok, myślę, że ja mogę już uruchomić, dobrze? Ja mogę uruchomić już naszą aplikację. Proszę bardzo. Okej. Okay. No na razie pierwsze, co prosi, żeby podłączyć robota. Nie widzi jeszcze robota, ja go mam jeszcze wyłączonego. Możemy na dole przejść do bloczków. I tutaj możemy sobie budować skrypty bez robota. Widzimy tutaj plusik, jest robot niepodłączony. Zaraz go podłączę. A na całą resztę czekam i proszę dajcie znać, jak to wygląda na chwilę obecną? Dajcie znać, czy jesteście gotowi. Ma być uruchomiona aplikacja Blockly for Kids, Blockly for Kids. I jeżeli ktoś ma robota, to uruchamia również robota. Ja też już go włączę. Tak, przywita się z nami ładnie. Podepnę go. Milka u mnie. Małgosia ma, Magda ok. Czekam jeszcze na resztę. Mój już jest podłączony na niebiesko, więc mogę sobie włączyć, wrócić do moich bloczków. Okay. Jak tam u Was? Czekam jeszcze na informacje. Robot podłączony. Ok, możemy dalej. Dobra, słuchajcie, jeżeli się okaże, że na kogoś trzeba jeszcze poczekać, to jeszcze raz pokażę albo przystopujemy. Świetnie, słuchajcie, robot włączony, teraz kolejna informacja. Wybieramy kulę ziemską i tu szukamy sobie język polski. Jeżeli macie angielski, standardowo Wam się załadował, to przeklikujemy na język polski. Teraz tak, tutaj na dole mamy na górze mamy lekcje, zobaczcie, i tu od razu widać wszystkie. I mamy strzałeczki nawigacyjne, kiedy możemy się przemieszczać w prawo lub w lewo. No to wróćmy i zobaczcie, cofam i wracam do lekcji 1. Dobrze, zróbmy to z premedytacją. OK, jest lekcja pierwsza. I teraz te lekcje pozwalają nam krok po kroku pokazywać, tak naprawdę, co jest w danej kategorii. No to zaczynamy, mamy ruch. Na lekcji pierwszej mamy podpowiedzi, że mamy przyciągnąć niebieski blok pod bloczek start, właściwie nie pod, ale do bloczka start. Nie jest to precyzyjnie napisane. Jechał, następnie tutaj na górze uklikniemy uruchom, a jak będziemy chcieli zatrzymać, to pojawi się nam nasze stop. I teraz pod spodem mamy jeszcze przy okazji kilka podpowiedzi takich aktywności, które możemy przećwiczyć z dzieciakami. Czy potrafisz narysować kwadrat, to pierwsza rzecz, czyli żeby zrobić kwadrat. No i jeszcze pytanie, co jeszcze można narysować, czyli tutaj w momencie
Dajemy możliwość dzieciakom bawić się tylko tymi czterema bloczkami. Do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i mają jakiś tam kształt daszem narysować. No tak jak palcem w powietrzu, tak? No chyba, że chcecie przypiąć pisaki na dużych kartonach, też fajna zabawa. No dobra, no to popatrzcie. Pierwszą lekcję tutaj zamykamy i teraz mamy jedź do przodu, klikam, przeciągam i zobaczcie, wrzucam w środek. I teraz ja położę mojego robota na podłodze. OK. I będę tak czasami go z podłogi brać. No i teraz wystarczy, jeżeli robot jest podpięty, ja go widzę, uruchamiamy. Mój robot pojechał. Teraz już się uczymy, że to jedź do przodu tutaj w tej aplikacji oznacza takie 10. Nie wiem, czy byliście w Blokli, czy bawiliście się tą aplikacją Blokli, ale to taka dziesiąteczka, to wcale nie jest, to nie jest dużo. No dobrze, no to teraz pytali nas, czy jesteśmy w stanie napisać wzór na kwadrat. No czemu nie? Proszę bardzo, no to spróbujmy. Większych możliwości tutaj w tym starcie, no tak, muszę zatrzymać stop. Zobaczcie, nie jestem w stanie na razie nic kliknąć, więc muszę zatrzymać stop i dopiero teraz. W tym ruchu i w tej aplikacji For Kids, ona jest dość prosta. Mogę skręcać w lewo, mogę skręcać w prawo, ale nie mam tutaj takiej możliwości, żeby ustalić po pierwsze długość ruchu, a po drugie skręt o dany kąt. No to szybciutko zróbmy mały kwadracik, czyli z takiej jednej długości zróbmy. Czyli jedziemy prosto, w prawo, prosto, prawo. To jest tak jak z naszą pandą, która przed chwilą chodziła. Tam były takie aktywności, jak był ślimak, że cały czas skręcaliśmy w lewo, w zależności od tego, w którym kierunku mamy. Ja sobie rysuję w prawą stronę kwadrat, wy możecie w lewą. Czyli jeszcze raz. Przód, prawo, przód i jeszcze chyba prawo i jeszcze przód. I powinno być OK. Słuchajcie, dajcie mi też, ja uruchamiam, testuję. Tak jest. Bardzo ładny kwadracik. Słuchajcie, przy okazji dajcie mi znać, jak u Was z telefonem komórkowym. Czy telefon komórkowy funkcjonuje? Czy wszystko tam działa? Popatrzcie, ta aplikacja jest naprawdę prosta, nawet nie mamy możliwości tego zapisania. Tutaj pod znakiem, ja zrobię stop, pod znakiem zapytania mamy również tą lekcję, która nam się uruchamia. Jeżeli chcemy ją jeszcze raz przeczytać i zobaczyć, jakie tam było polecenie, to możemy tutaj wskoczyć w to miejsce. OK. Dajcie mi znać, jak tam z telefonami, czy działa, czy jest wszystko OK. Dobra, jak będziecie mieć chwilę, to napiszcie, a my możemy iść dalej, dobrze? Czyli mamy tak, mamy pierwszą lekcję, no klikamy od razu na drugą lekcję, zobaczcie, że tamto nam się usuwa z automatu, nie musimy wyrzucać do kosza, a za chwilę również ten ruch usuwania do kosza, chociaż pojawił się już na pewno w wcześniejszych aplikacjach i dzieciaki od razu będą wiedziały, co z tym zrobić. No to idziemy dalej. Druga lekcja pokazuje nam, że oprócz ruchu mamy również wzrok. Wzrok, czyli patrzenie, ale takie patrzenie, czyli ruszamy głową, tak? To nie jest tak, że gałką oczną, ale ruszamy całą głową. I znowu mamy informację, że te niebieskie klocki powinny się znaleźć w tym naszym pomarańczowym start. No i potem pytają, czy potrafisz skinąć głową, potrząsnąć głową, na przykład kiwając nie. Czyli my sobie za chwilę ułożymy, słuchajcie, dwa proste skrypty. Pierwsze to będziemy kiwać tak, a drugie będziemy kiwać nie. I to nam się przyda, bo pamiętajcie, że my potem mamy projekt tak, nie. No dobra, czyli tak, no zróbmy najpierw tak, dobrze? Czyli zróbmy w prawo, w lewo. Prawo, lewo. I już uruchamiam. No, dobrze, OK. Jest prawo, lewo. Tak, on się zatrzymuje na ruchu w prawo. Patrzymy, czy... No właśnie, to jest jakby kolejny element...
dość istotny w programowaniu z robotami. W prawo, w lewo, czyli on naszą głowę zatrzymuje w lewo. On naszą głowę zatrzymuje w lewo, tak? Czyli jeszcze raz, gdzie on ma to serducho? Jest. Czyli uruchamiam, tak? I on patrzy w lewo. No to wypadałoby, żeby jednak skończył patrząc prosto. Czyli prawo, lewo i prosto. Jeszcze nie mamy tu powtórzeń, dlatego tylko wykonujemy jeden ruch, prawda? Uruchamiamy. No i niestety jeszcze również, popatrzcie, jeszcze jesteśmy na tym etapie, kiedy jeszcze nie doszliśmy do lekcji, kiedy możemy wykorzystać bloczek czekaj. I te ruchy są tak szybkie, że nawet nie widać tego ruchu, tak? Tego ruchu w całości. Ok, słuchajcie, jak mamy? Idziemy dalej? Dajcie znać, jak jesteście. Mi się coś tu zatrzymało. Halo, halo? Czy mnie słychać? Halo, halo? Czy mnie słychać? Tak, a czy mnie widać? Bo widzę, że u mnie coś się zmieniło. Na chwilę kamerę. Ok. Widać i słychać. A u mnie coś tutaj się zawiesiło w tym momencie. Mam nadzieję, że... Ale skoro widać i słychać... Coś się wiesza. Dokładnie, Magda, u mnie tak samo. Słychać dobrze, tak? I najważniejsze, czy widać ten ekran mój? Renata nie widać. Dobra, już wracam. Czy teraz widać? Czy teraz widać mój tablet? Ok. Dobra. A czy widać mnie z robotem, dziewczyny? Czy widzicie mnie też z robotem? Bo u mnie właśnie się zawiesiło i jestem, że chcę. Z robotem. No dobra, ok. Czyli skoro jest, no to dobra, no to lecimy dalej. Ok, dobra. No to fajnie. No to lecimy dalej. Jeszcze weryfikacja. Jest, ok. Dobra. Słuchajcie, no to mamy lewo, prawo. Przy okazji teraz zobaczcie, jak klocki wyrzucać, jeżeli ktoś jest po raz pierwszy w aplikacji. Możemy wziąć wszystkie trzy od góry i przesunąć na nasz kosz znajdujący się w prawym dolnym rogu. I już mamy usunięte. No to teraz jeszcze szybciutko zróbmy z tym wzrokiem góra-dół. Czyli bądźmy na tak. Ok. Uruchamiamy. I tak kilka razy. Jest, tak? Super, dobra. Dziewczyny, jeszcze tą komórką dajcie znać. Czy działa Wam na komórkach? Czy ta aplikacja działa i czy ok? Renata nie widać? Małgosia działa? Renatka, nie widzisz kompletnie nic? Renata, czy słychać? Widzisz robota, ale a mnie słyszysz i też tam gdzieś w tle, tak? Widzisz? Czy widzisz też mój tablet? To jest ważne. Ok, nie widać tabletu. Dziewczyny, to jeszcze raz reszta, jak tabletu nie. Jeszcze raz. Teraz
Powiedzcie mi, czy widzicie mój tablet? Nie. Niedobrze. A co widzicie? Widzicie moją prezentację? Mnie, tylko mnie, nic więcej. Dobra. Coś nam się tutaj wiesza. Okej. Dobrze, słuchajcie, widzę, że trochę tak jakby mi się program zawiesił całkowicie, nie mogę niknąć, nie widzicie tabletu, a rzecz, żeby w tym momencie działać. Jeszcze spróbuję coś z tym zrobić. Czekajcie chwilkę. Słuchajcie dziewczyny, jeżeli zdarzy się tak, że zaraz się rozłączy Wam program, to trzeba będzie na spokojnie nie martwić się niczym, tylko jeszcze raz spróbować wejść, dobra? No bo inaczej nie damy rady. Spróbujmy. Ja próbuję, ale tak jak mówię, gdyby się coś rozłączyło, to proszę, żebyście jeszcze raz spróbowały wejść później. Okej, dziewczyny, przepraszam. Dziewczyny i panowie, czy mnie słyszycie? Jeszcze test, ciutki. Czy mnie słychać i czy słychać to, że zaraz się rozłączymy i będziemy musieli połączyć się raz jeszcze, dobrze? Czy to słychać? Mhm, dobra. Słuchajcie, to w takim razie spróbujmy jeszcze raz. Dobra, próbuję jeszcze raz. Muszę się na chwilę rozłączyć i kliknijcie za chwilę jeszcze raz i spróbujcie wejść, dobrze, do webinara, bo nie jestem w stanie tu, czekajcie, nic zrobić w tym momencie. Czy jesteście, czy mnie słyszycie? I czy teraz przynajmniej na razie widać mnie słychać prezentację na razie tylko?
Czy coś się u was odświeżyło, dziewczyny i panowie? Tak, jest ok. Dobra, to teraz jeszcze szybciutko próbujemy się połączyć z moim tabletem. Słychać, widać mnie. Dobrze, slajd prawdopodobnie widać z Blockly i for Kids, prawda? I teraz jeszcze szybciutko pokazuję mój pulpit. I to nawet dość sprawnie powinno pójść. I teraz znowu wracam do mojego programu i teraz pytanie kontrolne, czy teraz widać pulpit? Wszystko jest ok. Fantastycznie. Bardzo się cieszę. Gdyby coś się pojawiło albo coś nagle znowu nikło, to bardzo proszę, dajcie mi znać. Fajnie. Słuchajcie, no to mamy ten projekt góra-dół, tak? Czyli, o właśnie, Magdalena, tak jak mi piszesz, jesteśmy na tak. Super. No dobrze, no to przechodzimy do lekcji trzeciej. Cały czas czekam na te informacje o komórce, czy na komórce wszystko dobrze działa. Słuchajcie, jesteśmy w trzeciej lekcji, pojawia się nam światło, znowu mamy informację, co możemy tutaj zrobić i takie proste polecenie, czy potrafisz zmienić kolor jednego ucha na niebieskie, a drugiego na czerwony. I teraz zamykam sobie lekcję i popatrzcie, które tu mamy bloczki. Wszystkie to, wszystkie światła, lewe ucho, prawe ucho, brzuch, czyli mówimy tutaj, ja to często nazywam serduchem. I światło tylne to na tym ogonku. Dzieci to trochę inaczej nazywają. No dobra, no to spróbujmy zmienić to lewe i prawe ucho, dobra? Czyli możemy na przykład zrobić sobie tak. Wszystkie światła na przykład na kolor fioletowy, a teraz tak, lewe na niebieski, prawe na czerwony, tak? Już nie pamiętam, zawsze można znak zapytania i sprawdzić. Jedno na niebiesko, drugie na czerwono. Nie było napisane, które uruchamiamy. Ok, nie wiem, tak? Widzicie, czerwony, niebieski. Nie wiem, czy komputer to dobrze oddaje tą barwę, ale jest jak najbardziej. Ok, zatrzymuję. No i idziemy dalej. Przechodzimy do czwóreczki. No tutaj pojawiają się dźwięki, prawda? I mamy różnego rodzaju, powiedz, takie powitanie trochę. Następnie mamy, ja zamknę lekcję. Mamy takie powitania, te kategorie dzieciakami. Emocje, wzdychanie, chrapanie, proszę bardzo, ziewanie, gulgotanie, chrząkanie. Czasami zaskakują. Dobra, i co tam jeszcze mamy? No zwierzęta i odtwórz, czyli tutaj klakson, takie rzeczy, które się przydają przy kodowaniu. No to nie wiem, powiedzmy sobie to bye bye i zobaczmy, jak to gulgotanie słychać, dobra? I uruchamiamy. O! Trochę jak mycie zębów. Więc można sobie wymyślić jakiś projekt w kompanii zdrowych zębów. Czemu nie? Dobra, ok. Czyli mamy dźwięki. Idziemy dalej, bo tutaj wiecie, że dzieciaki sobie będą musiały przetestować te dźwięki po prostu od początku do końca, bo to ich bardzo kręci, to ich bardzo interesuje. Idziemy na piąteczkę i tutaj pojawia się kontrola. No i tutaj już, że tak powiem, wchodzimy sobie poziom wyższy, czyli dwa podstawowe bloczki na razie. Zaczekaj i powtórz coś ileś razy. I mamy polecenie. Użyj bloku powtórz w połączeniu z blokami ruchu, czyli niebieską kategorią, aby pójść do przodu i skręcić w prawo 4 razy, rysując kwadrat. Czyli chodzi nam o kwadrat, ale tym razem z powtórzeniem i to już na pewno robiliście. Czyli popatrzcie, start i powtórz i zobaczcie, wszystko do startu musimy ładować. Powtórz, jeżeli rysujemy kwadrat, to 4 razy i powtórz, jedź do przodu i skręć w prawo. Ok, kładę mojego na podłodze. No i testujemy. I super. Fantastycznie.
Udało się, wszystko działa. Dziewczyny, czy dalej wszystko u Was ok? Czy widać ekran? Halo, halo, dziewczyny, czy wszystko ok? Słychać i... Ok, dobra. To już wracam do ekranu. Jesteśmy, dobra. Już chwileczkę, bo mi się zamknął Click Meeting. A chciałabym na bieżąco śledzić wasze ewentualne komentarze. Dobra. To będę tutaj podglądać. Ok, dobra. Idziemy dalej. Słuchajcie. No to mamy tą piąteczkę. Idziemy dalej. Przechodzimy do szósteczki. O, i tu się zaczyna fajna rzecz. Lekcja szósta zaawansowane teoretycznie, ale my to dzisiaj ogarniemy. Tutaj mamy kilka bloczków zdarzeń. Zostaną one aktywowane po naciśnięciu określonego zdarzenia, które wybiera się z listy rozwijalnej. Sprawa, by Dasz powiedział o nie, och, no, och, och, przepraszam, och, och, gdy wykryje przeszkodę za nim. Wskazówka, użyj bloczku zielonego z menu start i bloku powiedz z sesji dźwiękowej. Dobra, no to teraz popatrzcie. Przeciągam cały ten obiekt, w starcie nie mam nic, czyli ty obiekt z przodu, no to powiedz mi och, och, dobra? No to próbujemy. Ja już podglądam, wszystko widać. Tabletu znowu nie. Dobra. Tu już, dziewczyny. To już chwileczkę. Coś jednak te problemy techniczne nie omijają. Ale damy radę. Troszkę cierpliwości. Okej. Już. I teraz pytanie, czy widać tablet, dziewczyny? Dziewczyny i panowie, przepraszam, zawsze o Przemku zapominam. Mam nadzieję, że Przemek jest dalej z nami. Widać. Dobra. Dziewczyny, no to jeżeli była chwilowa przerwa w dostawie, to przypominam, jestem na lekcji numer 6. Mogę sobie znowu kliknąć i popatrzeć. Czytałam ten opis z lekcji numer 6. To tłumaczenie tutaj na ten polski, no nie jest, że tak powiem, bardzo dokładne, ale przynajmniej chodzi o wyłapanie sensu, prawda? I teraz mamy już zrobić coś takiego. Jeżeli gdy obiekt z przodu, czyli pojawi się obiekt z przodu, tutaj mamy czujniki, no to nam powie, och, tak? No okej, okay, no to uruchamiamy. No i sprawdźmy. O, o. Widzicie? Czyli muszę po prostu uruchamiać. Czy widać? Widać wszystko? Jeszcze raz, dziewczyny, kontrolnie. Widać tablet, czy widać mnie i widać robota, którego testuję? Okej. Okay. Super. Czyli działa nam ten projekt, jak najbardziej. No i zobaczcie, to jest
To, co jest tutaj ważne, że ten bloczek start, tylko bloczka start, zobaczcie, jego nie jesteśmy w stanie usunąć, on zawsze tu będzie, ale on nie musi mieć nic przypięte do siebie. Także funkcjonuje dokładnie ten bloczek, warunek zielony, obieg z przodu, no to nam mówi. I znowu odnoszę się do naszego code.org, tak? Pamiętacie, jeżeli gdy robak był, no to zmieniał się kierunek, czy też z tym ludzikiem, gdy prawo, lewo droga szła, no to skręcaliśmy w odpowiednim miejscu. Dobra, no to okej, robimy stop i teraz zobaczcie, ja sobie mogę, o, przechodzę właściwie na następną lekcję, a następnej lekcji już nie ma. Już w tym momencie pojawiają nam się wszystkie kategorie, które do tej pory były. Zamykamy tutaj na chwilę tą lekcję. I teraz zobaczcie, wszystkie kategorie, które były po kolei, nie pokazywali nam jedynie akcesoriów, ponieważ, no, zobaczcie, w akcesoriach, jak się domyślacie, po pierwsze możemy grać na cymbałkach. Czy graliście na cymbałkach? Prawdopodobnie w aplikacji Xylo. Ale również ta aplikacja pozwala nam tutaj zabawę z cymbałkami. I jeszcze tutaj mamy wyrzutnię również. Ale tą wyrzutnię zostawiamy sobie na koniec i zostawiamy sobie do tej aplikacji Blockly. Już nie w Key4Kit, tylko Blockly, czyli poziom wyższy. No dobra, słuchajcie, a to teraz w tej aplikacji stworzymy sobie taki prosty projekt, kiedy mój robot będzie mówił tak, nie. W zależności od tego, czy będziemy dotykać, czy będzie wykrywał nam coś z tyłu, czy będzie wykrywał nam coś z przodu. I trochę zrobimy to wykorzystując te jakby najtrudniejsze bloki z tej aplikacji, nie te najprostsze, ale właśnie po to, żeby jak najwięcej tutaj wyciągnąć nowego dla nas. No dobra, słuchajcie, zróbmy sobie tak. Po pierwsze, chciałabym, żeby był ruch głową, tak? Czyli prawo, lewo i góra, dół. I to możemy sobie zrobić z boku, a potem będziemy to wszystko łączyć ze sobą. Może spróbujemy. No to dobra. To zróbmy sobie tak. Mam wrażenie, weźmy jeszcze do kontroli może dziewczyny. O, właśnie. Wejdźmy do kontroli. Zobaczcie, że tu nie wszystkie bloki były przed chwilą pokazane w tych lekcjach. W tych lekcjach były te najprostsze, ale zobaczcie, powtarza się tu taki bloczek powtarzaj podczas gdy i chciałabym, żebyśmy go wykorzystali, no bo żeby się nauczyć, tak? Jak najwięcej. No to teraz tak. Wyciągnijmy sobie ten bloczek powtarzaj gdy. Za chwilę będziemy. Dobra. Idziemy dalej. I tutaj jeszcze, słuchajcie, może tak. Kazi, nie wiem, jak Wam się dobrze operuje tą aplikacją na tablecie. Zobaczcie, że w momencie, kiedy rozwinęłam sobie kontrolę i moją strzałeczkę, to te bloczki gdzieś tam na dole znikają. Więc pamiętajcie, że te strzałeczki ułatwiają nam tutaj nawigację. Widzicie? Jeżeli ją zwinę, to wtedy widzę wszystko to, co jest pod spodem. Słuchajcie, wejdźmy teraz w start. I tu wybierzmy tą funkcję, którą przed chwilą mieliśmy, czyli gdy. I teraz zobaczcie, gdy obiekt z przodu, to chciałabym, jeżeli wykryję obiekt z przodu, to chciałabym, żeby nam wrócił do naszego, uwaga, startu. Idź do start. Czyli to będzie takie pierwsze wywołanie, dobra? A teraz co konstruujemy w starcie? Starcie. Podczas gdy, i tu wchodzimy w warunki, wybieramy obiekt z tyłu. Czyli podczas gdy obiekt z tyłu, to ja bym chciała, żeby mój robot, nie wiem, popatrzył w prawo. Ruch.
Wzrok, przepraszam. Patrz w prawo. Jeżeli skończy mi patrzeć w prawo, no to niech popatrzy sobie na prosto. To jest dość ważny ten warunek, ok, bo my będziemy widzieć, kiedy funkcja nam przestaje działać. Tak? Prawo, jeżeli nie z tyłu, to wtedy będzie patrzył prosto. No i teraz wrzucamy sobie to do startu. Na razie będziemy testować, a za chwilę ułożymy dokładnie ruch głowy tak i nie, ok? Jeszcze zgdradzę rąbka, jakby wyprzedzę troszkę do przodu. Ta funkcja powtórz, gdy, zobaczcie, że ma dwa warianty. Podczas i do czasu. I za chwilę przetestujemy oba. Dobrze? No dobra, no to teraz zobaczcie. Uruchamiam sobie program. Uruchamiam program. Nic się na razie nie dzieje. I teraz tak, mój start zadziałał raz, no bo przy starcie musi zadziałać. I teraz on mógłby powtórzyć patrzenie w prawo, gdy obiekt był z tyłu, ale nie był z tyłu. I teraz jeżeli ja sobie z tyłu będę dotykać, to mi się nic nie dzieje. Dlaczego? No tu nie ma takiego bloczka, który jest w Scratchu. Nie wiem, czy pamiętacie, w Scratchu jest bloczek zawsze. Zawsze bardzo ważny bloczek, który jakby powtarza to cały czas. I teraz, jeżeli chcę wywołać to jeszcze raz, dlatego dołożyłam tą funkcję, gdy obiekt z przodu, to idź mi jeszcze raz, sprawdzaj mi start. I teraz zobaczcie. Zaraz jeszcze jeden bloczek tu dołożę. Dlaczego? Ponieważ jak wszystko, jak w Scratchu, tak samo tutaj, to wszystko działa bardzo szybko, że ja nie jestem w stanie dołożyć jakiegoś przedmiotu z tyłu, żeby mi zadziałała funkcja start. Zobaczcie. Jeszcze raz uruchamiam. Tak, patrzy mi prosto z przodu, wywołał mi start, ale nie zdążył mi odczytać, że jest z tyłu. To popatrzcie, co ja jeszcze dołożę. Weźmy sobie w kontrolę i w kontroli mam tu zaczekaj sekundę. I popatrzcie, wrzucę ją tutaj, dobrze? Czyli obiekt z przodu czeka sekundę, idzie do start, a ja w tym czasie mam możliwość przyłożenia coś z tyłu. Ok? No to uruchamiamy. Staram się. Uwaga, przód. Jest i trzymam z tyłu. I teraz popatrzcie. Podczas gdy, widzicie przód, czyli serce. Podczas gdy obiekt z tyłu, czyli trzymam go z tyłu cały czas, on patrzy w prawą stronę. Trzymam, czyli cały czas podczas wykrywania obiektu z tyłu. Puściłam, przestał działać, znowu patrzy do przodu. Jak widzicie, bloczki, one są cały czas podświetlane, czyli te, które działają, to właśnie się podświetlają. I teraz znowu, jeżeli chcę wywołać funkcję, mój program cały czas działa. Więc uwaga, przód i teraz dokładam do tyłu. Znowu w prawo, puszczam. I tak się mogę bawić cały czas. Świetnie. I teraz jak nie dołożę do tyłu, nie skręcił głową, bo nie wyczuł mi niczego, co jest z tyłu, prawda? No to teraz niech wyczuje. Ok. Teraz spróbujmy to zmodyfikować. Dziewczyny, czy u Was to działa? Czy ten test działa? Przód, tył, w prawo. Przód, tył, w prawo. Przypominam jeszcze raz, przodem wywołuje, a tył powoduje mi, że skręca w prawo. Działa. I teraz słuchajcie, czyli jeżeli ma z tyłu jakiś obiekt, to powiedzmy, skoro tam jest w prawo, to niech kiwa nam tak. Czyli niech zrobi nam tak, a jeżeli jest, jeżeli w przeciwnym razie, czyli albo będzie z przodu, albo w ogóle nie będzie, no to w tym momencie będzie nam kiwał na nie. Uzupełnijmy to tylko, ja zatrzymuję i popatrzcie, żeby to dobrze wyglądało, tu mam w prawo, więc chodzę w bok i dobrze byłoby w lewo i dobrze byłoby powtórzyć to przynajmniej dwa razy, czyli wchodzę w kontrolę, wybieram sobie bloczek powtórz, wyciągam ze środka i ładuję w powtórz, niech będą dwa razy. Wrzucam jeszcze, zastanawiam się teraz,
O, sobie zrobię tu porządek. Zastanawiam się jeszcze, czy to nie będzie zbyt szybkie, czy nie trzeba będzie gdzieś tam dołożyć klocka. Poczekaj, sprawdzimy, przetestujmy. Przód. Szybki, ale dość dobrze widać, prawda? Ok. I teraz słuchajcie, jak mi pokiwa, to jest ważne, bo jak mi pokiwa prawo-lewo, to jeszcze dobrze by było tutaj uzupełnić, że na końcu patrzy prosto. Czyli dwa razy kliknienie, popatrzcie, gdzie ja to umieszczam. Powtórz. Jeszcze raz. Powtarza mi dwa razy prawo-lewo, prawo-lewo i wraca mi do układu. Tak naprawdę tu już nie chcę prosto, a tu bym chciała, wyrzucam ten bloczek, a tu w tym momencie bym chciała nie, czyli lewo-prawo. Czyli też można wykorzystać powtórz. Powtórz. Też niech będzie dwa razy. I niech będzie lewo-prawo. Lewo-prawo. I dobrze znowu jest zakończyć patrz prosto. Bo wtedy widać, kiedy skończył. Patrz prosto. Dobra. Słuchajcie, czy widzicie ten program cały? Ja jeszcze to spróbuję powiększyć, ale a to bloczki mi się powiększają. Czy widzicie ten cały program? I teraz będziemy go testować, czy faktycznie funkcjonuje lewo-prawo. Tak, nie. Uruchamiam. Zobaczcie, nie było nic z tyłu, więc on pierwsze, co mi pokiwał, że nie. Że nie ma. No to wywołuję jeszcze raz przód i trzymam tył. Dobra, prawo, lewo. Jeszcze raz przód. Prawo, lewo, puszczam. O, co ja zrobiłam? Popatrzcie, nie, no widzicie błędy? Znowu wcisnęłam prawo, lewo, a powinno być góra, dół. Oczywiście, że tak. Popatrzcie, dziewczyny, tutaj. Te dwa bloczki. Prawo, lewo. Ja mówię, dlaczego mi cały czas jest na tak? Dobrze. Ale nie, ja chcę góra, dół. Góra i dół. Góra i dół. Ok. No to teraz uruchamiamy. Teraz wywołuję. Prawo, lewo. I jest. Czyli jest na tak i jest na nie. Kto ma robota, to testuje. Czy to dokładnie wyszło? Dziewczyny, kto nie ma robota, to proponuję wziąć komórkę i zrobić sobie zdjęcie tego układu, żeby mieć gotowca, którego można by zrobić z dzieciakami na zajęciach. No to taka najszybsza metoda chwytania tego, co tutaj mamy. Ok. Jak dziewczyny, czy to jest? Jest. Super. Słuchajcie, to teraz mam taką propozycję. Jest już 11:50. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Ja myślę, że zróbmy sobie 10 minut przerwy, dobrze? Naładujmy akumulatory, zróbmy co tam trzeba. Zróbmy sobie jeszcze trochę wody do pia. Co wy na... to. Fantastycznie. Ten program właściwie można teraz modyfikować. Słuchajcie, macie podstawę i teraz do tej podstawy możecie sobie dokładać światła, drogi, dźwięki i tak naprawdę na tym tak nie możecie budować niesamowicie wiele projektów. Więc możecie nawet z dziećmi, żeby one to rozbudowały i dopiero wtedy wyjdą mega fantastyczne rzeczy, bo oni mają nieograniczoną nieograniczone pokłady wyobraźni, tak? My gdzieś tam już myślimy kategoriami bardziej dydaktycznymi, praktycznymi, a dzieciaki po prostu położą to wszystko i będzie po prostu, jak to się czasami mówi, rozwalą system, więc będzie, naprawdę będzie super. Słuchajcie, możemy zrobić przerwę troszeczkę, potrzebuję też troszkę czasu, żeby odetchnąć.
Cały czas, widzicie, już takie błędy robię, że zamiast góra-dół robię lewo-prawo. Świetnie, słuchajcie, niczego nie wyłączajcie. Ja też niczego nie będę wyłączać. Umówmy się, za 10 minut wracamy, dobrze? No to do zobaczenia za 10 minut.
Halo, halo. Dziewczyny, czy jesteśmy? Halo, halo. Czy jesteśmy dziewczyny z powrotem? Dajcie znać, jak się pojawicie. Ja już na Was czekam. Dziewczyny i chłopaki, oczywiście, Przemek, przepraszam bardzo. Mało się odzywasz do mnie, dlatego co jakiś czas zapominam, ale pamiętam. Przemek pierwszy dzisiaj jest. Albo w ogóle nie odchodzi od komputera. Super. Przemek, a ty w których klasach uczysz? Uczysz w ogóle w klasach? Jesteś nauczycielem wczesnoszkolnym, czy nie? Czy to jest inna profesja, ale przy okazji jesteś z nami w programie Zaprogramuj przyszłość. Super, fajnie. Wiesz, tak mało panów w tym zawodzie, dlatego ja się bardzo cieszę, jak mam możliwość poznania kolejnej osoby. Super. Dobrze. Magda, widzę, że też już uśmiechy do mnie, czyli jest. Dobrze, Przemek jest, Magda jest, Renata chyba jest. Dobrze, mam nadzieję, że resztę dobiję. Mamy mało czasu, zostaje nam godzina, dla nas to bardzo mało. Ewelina również się pojawiła. Fantastycznie. Słuchajcie, mój robot odpoczął, już go uruchamiam na nowo. I teraz tak, słuchajcie, stój. Dobra. Ok, przywitał się z nami. Słuchajcie, zrobiliśmy ten projekt, ale chciałabym jeszcze, mam nadzieję, że go również nie wyłączyliście, bo chciałabym jeszcze na tym projekcie zrobić zmianę, o której mówiłam. Idź, mały, tak, na razie, idź. Chyba go muszę podłączyć jeszcze raz, bo mi szaleje, to znaczy się odłączył. No dokładnie. Ok, jeszcze raz. Okej. Już. No właśnie. Nie da się tutaj, słuchajcie, zapisywać, więc jak na złość kliknęłam i wyszłam. Ale nie szkodzi. Słuchajcie, w takim razie może zrobimy tak. Wrócimy jeszcze, bo za chwilę ten projekt przetestujemy w drugiej aplikacji, żeby... Natomiast przetestujemy jeszcze to do czasu, bo to jest bardzo ważne w tym powtórz. No dobra, słuchajcie, no to skoro tak, to przechodzimy do drugiej aplikacji. Czyli kochani, budujemy sobie, włączamy teraz aplikację Blockly for Kids. I szukamy na sklepie Play. Szukamy, kochani, kolejnej aplikacji, nie for kids. O, jest. Jest. Szukamy tej aplikacji. Pytanie, czy ją macie? U mnie jest znowu zainstalowana. Jak widać, od razu się prosi do otwarcia. Wam daję dosłownie minutkę, dobra? Minutę 30, żeby ją ściągnąć ze sklepu Play. Blockly. Przemek, ok, znaczy, że ją masz? Super. Przemek, a czy ty masz robota ze sobą? Przypomnij mi jeszcze, bo wiem, że dziewczyny wołały, że tak. Nie. Ok, a Przemek, a czy u was w szkole normalnie roboty funkcjonują z tabletami? Nie ma problemu? Czy również się pojawiał? Rozumiem. Dobra. Ok, to chwileczkę czekam i zaraz idziemy dalej.
No niestety tak słyszałam, ale przynajmniej u niektórych wiem, że działał, co jakiś czas działał. Okej, fajnie, Magda. Magda, jeżeli ci nie było, to wychodzimy z ET, a przechodzimy już o poziom wyższy, czyli same Blockify. Jeżeli bardzo bym cię prosiła, jeżeli masz, to super, uruchamiamy, jeżeli nie, to instalujemy, dobrze? Mój się śmieje do mnie. Dobra, to słuchajcie, kroczek po kroczku zaczynamy. Jeżeli trzeba będzie znowu zwolnić, to dajcie mi znać. Otwieram moją aplikację. Ładuję sobie robota. OK. Ładuję sobie moje bloczki. No i tutaj już się pojawiają kategorie bardzo podobne jak przed chwilą mieliśmy, ale za chwilę się przekonamy, że mamy tutaj trochę więcej tych. I tak na przykład weźmy sobie start i zobaczcie, mamy ten klocek gdy, mamy obiekt z przodu, ale mamy również takie opcje, tam były również pochyl do przodu, przycisk, ale również dodatkowo pojawia się usłysz na przykład głos. W ruchu, zobaczcie, że już mamy bardziej sprecyzowane elementy. Tutaj możemy się bawić zmianą długości, zmianą prędkości, zmianą kąta. To są te pierwsze bloczki, ale i tu też sobie przetestujemy. Zobaczcie, że mogę jechać do przodu nie tylko 50, ale będziemy mogli ten bloczek tutaj, który jest tak wycięty, wyciągać stąd i wkładać coś innego. Dobra, słuchajcie, może tak zerknijcie sobie, jakie tu macie bloczki. Zobaczcie przynajmniej wizualnie, że one się pojawiają nieco inne. W światłach dodatkowo jeszcze mamy oko samo. No i słuchajcie, myślę, że krok po kroku zrobimy sobie trzy projekciki i będziemy wyciągać odpowiednie klocki. Trudno jest tak omawiać każdy po kolei, bo to jest w ogóle w stanie tego wszystkiego przetestować. Zresztą nie wszystko jesteś w stanie również z dzieciakami, przynajmniej na tym etapie, tak mi się wydaje. No dobra, no to słuchajcie, zróbmy dalej ten projekt z tym kiwaniem. Trochę wykorzystajmy troszkę inne elementy, dobra? Czyli tak, po pierwsze, właśnie. Wejdźmy w kontrolę i tutaj w kontroli wybierzmy sobie taki bloczek. Jeżeli coś tam to, a w przeciwnym razie, i tu znowu bym się odwołała do tego poruszania się tą naszą pandą, tak? Tam było, jeżeli jest droga w prawo, to w prawo, a w przeciwnym razie to skręt w lewo. I słuchajcie, no to zróbmy sobie, jeżeli wejdźmy do warunków. Obiekt z przodu, niech będzie. To my sobie weźmy i teraz weźmy wzrok. I zobaczcie, tutaj mamy nawet gotowca, nie musimy bawić się góra-dół, lewo-prawo. Popatrzcie, potrząsanie. I weźmy sobie to potrząsanie głową. A w przeciwnym razie, i zobaczcie, skoro mam opcję potrząsania, to jeszcze mam skinanie, prawda? Czyli na takie, na tak. To dajmy jeszcze raz wzrok, a w przeciwnym razie będzie skinanie głową. I ładujemy to do startu. Teraz właściwie już mamy mały projekcik. Możemy to spróbować przetestować. Czyli jeżeli z przodu, to mam potrząsnąć głową. Jeżeli nic nie mam z przodu, to będzie skinanie. Uruchamiam. No i to było. Jeszcze raz. Skinął. Widzicie? Tak, czyli powiedział tak. Tak jest. I teraz znowu, zobaczcie, bloczek start działa, ale nie jestem na początku projektu, więc teraz, kiedy daję obiekt z przodu, to w ogóle nie ma szans i nie zadziała, bo znowu nie ma tego bloczka zawsze, prawda? Musiałoby być ten obiekt z przodu na samym początku, nie wiem, spróbujmy, tu jestem u córki, coś znajdę, dobra, mamy coś.
Spróbujmy przetestować, co będzie, jeżeli mam obieg z przodu i uruchomię. Trzymaj się. Dobra, powinno zadziałać. Uruchamiam. O, widzicie? Jest. I za każdym razem, okej, działa. Tylko teraz ja bym chciała, żeby to działało podczas programu i że byłabym sobie znowu wywoływać tył, przód, prawda? Czyli robię stop i teraz dokładam ten bloczek ze startu. Gdy... I teraz zastanówmy się, jeżeli obieg z przodu, to będzie potrząsanie. Właściwie wywołać mogę jak tylko chcę, ale tak naprawdę, słuchajcie, a może głosem wywołamy. Czyli jeśli usłyszę głos, nie do końca wiecie, już pewnie przetestowaliście, że nie do końca sprawdza się to w klasie. No czemu? Chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? Ale tu u mnie przetestujmy i może u Was w domach też się uda. Czyli gdy usłyszę głos i znowu zróbmy sobie w kontroli. Zaczekaj sekundę, żebym mogła zareagować. I w starcie idź na start. Czyli jeżeli usłyszy głos, pójdzie na start i teraz w zależności tego, jeżeli coś będzie z przodu, to będzie nie. Jeżeli niczego z przodu nie będzie, to będzie tak. No to spróbujmy. I teraz już nic nie mówię. Halo? 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 Patrzcie, działa! Skubany, działa! Kto ma robotę, to niech da znać, czy działa, ale u mnie jak najbardziej działa. I w ten sposób trochę mniej miejsca to zajmuje niż ostatni projekt, prawda? Bo wykorzystaliśmy to potrząsanie i skinanie, ale jakby... Zasada jest taka... Kto nie ma robota, niech znowu robi zdjęcie, żeby miał pamiątkę, że taki projekt prosty można zrobić, z tym głosem się pobawić. Pamiętajcie, że to nie musi być głos, prawda? Tu mam tylko głos, ale równie dobrze mogę odpiąć ten bloczek i ze startu wybrać to, co było wcześniej, czyli obiekt z przodu, z tyłu. Może być pochylony, czyli musimy go ruszać, może być na przyciski, czyli jak po prostu chcecie, no, jak bardzo Wam się to w klasie sprawdzi. Dobra, zrobione, zrobione zdjęcie. To idziemy dalej. Okej, dobra. Słuchajcie, no to teraz zobaczymy sobie taki prosty projekcik. Jak można się fajnie też z dzieciakami pobawić w to losowanie, o którym mówiłam na początku, czyli możemy sobie skomponować projekt, gdzie nasz robot będzie jeździł, wykonywał różne czynności. 1 do 3 i umówmy się, że kiedy jedynka, to się będzie uśmiechał skubany, co będzie oznaczyło tak. I popatrzcie, wchodzimy w kodowanie i fajnie jest na tablicy na przykład narysować im uśmiech i napisać przy nim tak. Potem będzie kolejny ruch okiem. Już Wam podpowiadam, że on okiem będzie się uśmiechał. Okiem, nie pamiętam jak się nazywa, zaraz to przetestujemy i to będzie na nie. I jakiś trzeci sobie dobierzemy, że na przykład będzie być może. No i zrobimy taką kulę z gadul, czyli na przykład, czy Franek jutro będzie pytany. I będziemy losować. Super. Dorota, to jest... naprawdę fajne rozwiązanie. Myślę, że przyciąganie tych kloczków i grzebanie w nich, czyli szukanie tego, jakie tam są możliwości, na pewno dużo Ci daje, a z gotowego zdjęcia możesz na przykład pokazać, jeżeli masz tablicę multimedialną, to zdjęcie na tablicy i dzieciaki niech skonstruują taki skrypt, niech przetestują, jak on działa, a potem niech się zastanawiają i niech wyjaśniają, dlaczego tak działa. Więc naprawdę to jest też fajne rozwiązanie, odwzorowywanie skryptów, ale tym samym analiza krok po kroku, co one wykonują. No to dobra, słuchajcie. Zróbmy tak. Weźmy sobie to wszystko, pousuwajmy, zostawmy tylko nasz starcik. I teraz
Teraz zanim przejdziemy do gotowania, wejdźmy sobie chyba w światło. Oko. Jest. Oko. I teraz popatrzcie, mamy pierwszy bloczek, ja go wyciągnę. I teraz mamy widzieć, czyli taki, po prostu zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tak jakby chciał coś mówić, jednocześnie ruszać światłami. Zgaś, włącz i zgaś, włącz. No te trzy ostatnie są bardzo tradycyjne, ale zobaczmy, co to będzie mruga oczami. No to dobra, no ja postaram się tak, nie wiem, mam nadzieję, że go widzicie dobrze. Uwaga, uruchamiam. I jak? Czy widzicie mrugnięcie? No to jest takie ewidentnie mrugnięcie jak powieką. I to mrugnięcie, niech to mrugnięcie na przykład oznacza nam co? No może być nie. Albo o, być może. I będzie być może. Już mamy pierwsze zakodowane, być może. Teraz zobaczcie, testujemy sobie uśmiech. Jaki uśmiech jest fantastyczny. Popatrzcie, to tak jest dla Was. Czy widzicie ten cudowny uśmiech? Mam nadzieję, że też się do mnie uśmiechacie teraz. Nie mój, robota. Okej. Okay. Uśmiech. Uśmiech jest fajny i uśmiech się kojarzy z aprobatą, czyli wybieramy, że uśmiech jest na tak. I jeszcze zobaczmy, marszczy brwi. To akurat byłoby idealnie na nie. Zobaczcie, to są zmarszczone brwi. I umówmy się, że to będzie moje nie. No to już mamy kod, a teraz trzeba napisać projekt. I nasz projekt zaczniemy od czegoś tego, czyli muszą być trzy warunki. My sobie je też możemy zakodować. Uśmiech tak, to będzie jeden. Mrugnięcie być może to będzie dwa. I marszczenie brwi to będzie trójka, ok? Czyli mamy zakodowane od odpowiedzi pod trzema liczbami. 1, 2, 3. No więc musimy zrobić takie odpowiednie warunki. Popatrzcie. Wchodzimy w kontrolę i wybieramy sobie jeżeli. Na razie niczego nie łączę w całość, dobrze? Bo to zrobię na końcu. Jeżeli i teraz tutaj coś trzeba ustawić, żeby było równe 1. No i teraz uwaga, wchodzę do kategorii jakby poziom wyższy, czyli nazywane są zmiennymi. Widzicie? To trochę tych, trochę te bloczki mogą przerażać. O, trochę te bloczki, już jeszcze raz wchodzę do zmiennych. Te bloczki tutaj mogą troszkę przerażać, ale one nie są takie złe, zobaczycie. Ja na razie robocika odłożę. I teraz w zmiennych mamy równo warunki, popatrzcie, w custom. Przypisz element, ja go wyciągam. I teraz popatrzcie, rozwijam sobie i ten element nie musi się nazywać, tego interpretować, czyli przypisz element i teraz mogę zmienić nazwę tego elementu. Chcę, żeby to była, no, któraś moja z decyzji, 1, 2 lub 3, czyli na przykład nazwę to decyzja, decyzja, ok. I zobaczcie ten element, czyli tak, przypisz decyzja i teraz jaką wartość ja mam przypisać tej decyzji na początek? Trochę tak jak w grze na macie planszowej, większość decyzji rozpoczyna się odrzutem kostki, czyli zdarzenia losowego. No i my musimy sobie tutaj właśnie dać takie polecenie w komputerze, wylosuj mi, tak? Wylosuj mi jakiś numer. No to teraz uwaga. Wchodzimy w zmienne i tutaj mamy taki bloczek losowa liczba, zobaczcie, długie, ale damy radę i teraz zanim to połączę, to mamy losowa liczba od 1, przy okazji popatrzcie, że ten bloczek jedynkę mogę sobie całkiem wyciągnąć, widzicie? Ja mogę to zmieniać. Jedyneczka do, i teraz my się umówiliśmy, że chcemy mieć 1, 2, 3, czyli losujemy od 1 do 3. Więc piąteczkę klikam i poprawiam na trójeczkę.
Okej. I mamy losowo od 1 do 3, czyli przypisz mojej decyzji, popatrzcie, gdzie wrzucam, jakiś numer, który będzie mi losował liczbę od 1 do 3. I to jest pierwsza rzecz, którą muszę włożyć do startu. No nie mieści się całkowicie. Ja spróbuję to trochę pomniejszyć, ale. Nie za bardzo. Nie udaje mi się. Ok, czyli mamy losowo od 1 do 3. I teraz dopiero dokładamy. I teraz szukamy sobie w kontroli. I w kontroli mamy taki fajny bloczek. Jeżeli coś równa się czemu? Popatrzcie, ten drugi. Dopinam. Bardzo często jest tak, zobaczcie, że do niebieskich bloczków pasują niebieskie, do żółtych żółte. Chociaż nie zawsze tak jest. No dobrze, no to teraz chcę mieć ten warunek. Jeżeli decyzja będzie jedynką, no to szukam decyzji. Decyzja była niebieska, czyli musi być w niebieskich warunkach. Kustom, i tu popatrzcie, wcześniej był element, ale ja stworzyłam decyzję i pojawiła się decyzja. Czyli jeżeli decyzja jest równa 1, wchodzimy w zmienną i zobaczcie, mamy na początku taki mały bloczek z zerem, co nam sugeruje, że to jest ta moja liczba, tylko zamiast 0 wybieram 1. Czyli jeżeli wylosowałam, mówiąc po polsku, jeżeli wylosowałam jedynkę, to wtedy umawiamy się, że to będzie, nie pamiętam jak już się umówiliśmy, ale niech będzie marszczenie brwi, niech zostanie i nasze marszczenie brwi było na nie, prawda? I to trzeba włożyć do start. Przy okazji, o, zobaczymy, czy się uda powielić. Zobaczcie, przytrzymuję sobie jeżeli, zobaczymy, czy się uda w całości, dobra? No. Coś mi funkcji nie działa. O, nie, no trudno. Dobra, to zrobimy to, ułożymy to jeszcze raz. A to nasze z decyzją jeden wrzucam sobie już do startu. No i robię dokładnie taki sam warunek. I przez powtarzanie jak tego schematu, no wiadomo, że wszyscy się uczymy przez powtarzanie i dzieciaki też się nauczą przez powtarzanie. Więc analogicznie, patrząc na kolory bloczków, powinny umieć odwzorować warunek 2 i warunek 3. Czyli tak, w kontrola, jeżeli kontrola, warunki, przepraszam, kontrola jest na górze. Równa się. Decyzja niebieska była. Zmienne. Decyzja i również zmienne. Jeden. Nie jeden, tylko teraz dwa, prawda? Dwójeczkę. To teraz mamy światła, oko. Przeciągamy i teraz powiedzmy na tak był na pewno uśmiech. Na tak. I łączymy. Dobra, idziemy dalej. Kolejne, trzecie. Jeżeli, znowu kontrola. Równa się. Niebieskie, czyli zmienna. Decyzja. Równa się. 3. No, nie do kosza, nie. Muszę przesunąć. Trójeczka. Okej. To trójeczka powinna być. Trójeczka powinno być być może. A być może umówiliśmy się, że to będzie mruganie oczami, prawda?
i wrzucamy to do projektu. I teraz zobaczcie, mamy taki projekt. Od razu kto nie ma robocika, robi fotkę. I nasz projekt zadziała tylko raz, jak uruchomię start. Sprawdźmy w ogóle, czy to zadziała. A potem spróbujemy dołączyć jeszcze jeden bloczek, żeby go wywoływać na przykład przez przyłożenie czegoś do przodu. I znowu możecie kolejny projekt, że robot jeździ sobie. Jeżeli trafi na przeszkody, to w tym momencie będzie losował naszą odpowiedź. No, to dobra, to uruchamiam. No, sprawdzę, czyżby mi się znowu coś zawiesiło. Nie chce mi się uruchomić. No, maleństwo. Patrzcie, te problemy techniczne dalej jakby nie opuszczają nas. Projekt działa, nie chce się uruchomić. Nie chce mi się połączyć z robotem. Wyłączę go na chwilę i zobaczę, czy jest kwestia zrestartowania. No coś się obawiam, że to kwestia aplikacji. No dobra, ale słuchajcie, nawet nie mogę zapisać, bo w tej aplikacji mogę zapisywać, ale żaden przycisk mi, maleństwo, nie szaleje. W tej aplikacji, ale zobaczcie, żaden przycisk mi nie chce działać, odmówił mi posłuszeństwa. Słuchajcie, proszę szybciutko zróbcie zdjęcie tego skryptu. Ja muszę wyłączyć aplikację, uruchomić ją jeszcze raz, bo przestała mi działać po prostu. A wy dajcie znać, czy dalej wszystko widać, słychać. Być może to nie jest kwestia aplikacji, ale znowu coś na stronie się pojawia. Nie tak? Halo, halo, dajcie znać, czy słyszycie? Czy słyszycie, czy widzicie? Jest ok, mówicie, dobra. Dobrze, ok. Ok, słuchajcie, to po prostu szybciutko. Program w 100% działa. Ja muszę teraz wyłączyć aplikację. Wy swojej nie wyłączycie. Już zaraz wracam. Uruchamiając raz jeszcze. Robocika podłączymy. Ok. Dobrze, tamto mi widzicie, tamto mi nie zapisało. Słuchajcie, szkoda mi trochę czasu, bo zostało nam pół godziny. Szkoda mi czasu, żeby budować ten projekt od nowa, bo chciałam, żebyście zobaczyli efekt, że on faktycznie losuje i wybiera te trzyminki, ale musicie mi w takim razie chyba uwierzyć na słowo. Czy jeżeli bardzo chcecie, to ja mogę odbudować, ale to naprawdę czas. Więc jak robimy? Czy możemy iść dalej? Czy mi wybaczycie to, że nie przetestuję tego projektu i zaufacie mi na słowo, że działa? Idziemy dalej. Świetnie. Słuchajcie. To teraz tak. Pokażę Wam w Scratchu. Czy w Scratchu bawiliście się już z dzieciakami? Myślę, że tak. Czy bawiliście się w Scratchu z dzieciakami? Dorota, na pewno działa, przetestowane. Dzięki. Dobra, w Scratchu się bawiliście, no to teraz popatrzcie. Mam taki prosty projekcik napisany, taka zabawa graficzna, gdzie po naciśnięciu w dowolnym miejscu, już uruchamiam zieloną flagę, kropeczka rysuje mi takiego ślimaczka.
W dowolnym miejscu, zobaczcie, kolory można sobie zmieniać. On wybiera po prostu losowo, wybiera kolory. Bardzo fajny graficzny projekt. Tak sobie pomyślałam, że można taki projekt, zresztą pewnie inne projekty również ze Scratcha, które macie, można przełożyć również na aplikacje z robotami. Jeżeli Wam się to podoba, to tego tworzyć nie będziemy. Zobaczcie, jak wygląda skrypt. Kotek nic nie robi, kotek siedzi po prostu, a to jest kropeczka, zobaczcie, to jest kropeczka, która robi coś takiego. Więc jeżeli to dobrze widać, to zróbcie sobie zdjęcie i możecie przetestować sobie również to w Scratchu. Tutaj tych bloczków jest zdecydowanie więcej. Dlaczego? Bo tutaj jest zabawa w przykładanie w pisaka, w podnoszenie, w ustawianie kolorów, odcieni. Także tu jest troszkę skrypt rozbudowany. Ja sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby mój robot właśnie jeździł w postaci takiego ślimaczka. Równie dobrze można mu, tak jak wcześniej wspominałam, dopiąć pisak i na dużym arkuszu papieru może tym pisakiem malować. Ewentualnie, jeżeli macie jakąś fajny teren dookoła szkoły, gdzie macie wylewkę asfaltową, to można mu przypiąć kredę i może jechać kredą to malować na dworze, więc to jest też fajny i ciekawy pomysł i powstanie fajny projekt. Jeśli chodzi o robota, którego zaraz spróbujemy zaprojektować w robocie, jego ruchy nie będą tak płynne jak tutaj ten ślimaczek, który mi tutaj powstaje. On będzie tak troszkę jechał, skręcał, jechał, skręcał, jechał, skręcał. Ale efekt będzie bardzo, zobaczycie, bardzo fajny i ciekawy, jeżeli uda Wam się przetestować to na przykład z tą kredą na dworze. To byłoby super. Słuchajcie, czy macie zdjęcie tego? Zróbcie sobie. Macie gotowy projekt do zrealizowania. Skakujemy do. Macie? Myślę, że macie. Mogę już przejść? Okej, okay. Dobra, fajnie. Przemek, jesteś? Zrobiłeś? Patrz, jak o tobie pamiętam. Dziewczyny, przepraszam, ale tak o wszystkich pamiętam, ale. Chcę, żeby Dorota jest, Renata jest. Dobra, Przemek może jak się pojawi, to da znać, czy jest zrobione. A jak nie, to jeszcze raz poproszę. Dobra, słuchajcie. No to idziemy z tym projektem. Wracam do naszej aplikacji. I teraz już widać naszą aplikację. Dobra. I teraz słuchajcie, zabawa z tego ślimaczka jest następująca. Stoi sobie robot i mój robocik zaczyna się poruszać, powiedzmy, robi tam 5 kroczków, a potem powtarza wielokrotnie taką czynność. Do przodu, w prawo, do przodu, w prawo. Przy czym, jeżeli musi się oddalać od środka, to on musi jakby zwiększać tą ilość kroków, tak? Jak będzie zwiększał, to on będzie się oddalał trochę bardziej od środka i taki ślimaczek nam wyjdzie. No to spróbujmy to zrobić. No to słuchajcie, znowu wejdźmy w kategorie zmienne i tutaj wejdźmy sobie w nasze elementy i znowu przypiszemy mojemu elementowi jakąś wartość. Ale żeby dzieciaki miały jasność i wy, jak będziecie mieć zdjęcie zrobione, to nazwijmy ten element kroki. To będą nasze kroki, dobra? Żebyśmy wiedzieli, co ten element w ogóle robi. No dobra, no to mamy kroczki i powiedzmy, umówmy się, zaczynamy od kroczków, wchodzimy w zmienne. I te kroczki dajmy tutaj ile? Piąteczkę. Piąteczkę. No i to jest pierwszy warunek, który musimy przepisać. Możecie testować te wielkości, te parametry. Będziecie mogli zmieniać na większe, mniejsze, będą większe i mniejsze ślimaki, tak? Ale to po prostu trzeba zobaczyć w rzeczywistości, żeby wiedzieć, jak to zmieniać. No to idziemy dalej. Ok, teraz chcę, żeby ten ślimaczek, jeżeli ma być powtarzany, to on musi być powtarzany wiele razy. Więc wejdźmy sobie w kontrolę żółtą, bo tu się znajduje, o właśnie, powtórz. Właściwie to można wykorzystać powtórz podczas. I tutaj mam, myślmy, czy jest jakiś dobry.
No może nawet nie, bo byśmy musieli na przykład cały czas, chociaż to może być zabawa dla dzieci, że cały czas trzymamy przed robotem kartkę i on za tą kartką jakby podąża i wtedy rysuje ślimaka. Ale zróbmy jednak z tym powtórzeniem tradycyjnym, dobra? Czyli mamy tak, powtórz i teraz zobaczmy, że rozwijamy sobie powtórz, mamy tutaj 10 razy maksymalnie, ale co zrobić, jak ja bym chciała zdecydowanie więcej, bo 10 to będzie za mało, chciałabym 100 razy. Więc od razu też dzieciaki uczymy, że można powtórzyć, powtórz, powtórz. I tu jest fajna zabawa, bo na przykład możecie zapytać, ile razy w takim razie to powtórzenie tutaj się wykona. A, no i dzieciaki muszą wiedzieć, że to będzie 20 razy, tak? 10 razy po 2, czyli 20. A jeżeli ja chcę mieć 100 powtórzeń, no to trzeba będzie zrobić 10 po 10. Czyli mamy powtórzenia w powtórzeniach. Dobra, idziemy dalej. Co teraz? No teraz zaczynamy ruszać się naszym elementem, czyli musi być tak. Jedź do przodu te 5 kroków, potem obróć się w odpowiednim kierunku i poruszaj się znowu do przodu, ale uwaga, poruszaj się do przodu już troszkę dalej, czyli zrób kroczek dalej. No dobra, no to ja sobie może to dopnę, zobaczcie, dopinamy. Jeżeli jest za szybko, to wołajcie, ja trochę przyspieszam, bo zostało nam 20 minut do 13. Ok. Do 12, przepraszam, oczywiście do 12. Ok, no to teraz tak. Skoro mamy jechać, no to wchodzimy w ruch. I zobaczcie, te pierwsze elementy tutaj mają jakby stałe wartości. Nie można, można je tylko zmienić z rozwijalnej listy. Ja nie wiem, no powiedzmy, ten jeden wyciągnę. Nie będzie potrzebny, ale zobaczcie, o czym mówię. Tu mogę wybrać tylko co 10. Nie mam możliwości wybrania czwórki, jedynki, piątki i tak dalej. Więc to mnie nie interesuje, to wyrzucam do kosza. Ale wchodzę w ruch. I tutaj poniżej, zobaczcie, do przodu. O, i tu jest ten bloczek, który mnie interesuje. I zobaczcie, jedź do przodu. Ja wyrzucam ten bloczek. Bo ile mam jechać do przodu? Dokładnie tyle, ile kroków ustaliłam na początku. Czyli te kroczki powinny tu wskoczyć. No to wchodzę w zmienne. I tutaj mam kroki, zobaczcie, wrzucam. Czyli jedź do przodu, kroki. Prędkość normalna jest, może zostać normalna. I wrzucam to w powtórz. I to jest pierwsza rzecz. No gdybym jechała, na razie bym jechała 100 razy do przodu o co 5 kroków, prawda? Teraz chcę tak, jechać do przodu 5 kroków, chcę się obrócić na przykład w prawą stronę, ruch. No i teraz właściwie, i teraz znowu jest, słuchajcie, skręt tutaj, znowu wyciągnę, ale nie przypnę. I tu mogę, parametry bardzo sztywne. Taki duży kąt wcale mi nie da ślimaka. Ten kąt musi być mały, więc to nam nie odpowiada, więc znowu to wyrzucam. A wchodzę w ruch i wybieram sobie skręć. No lewo czy prawo to nie ma znaczenia, prawda? Albo w jedną, albo w drugą stronę rysujemy. I teraz zobaczcie, tutaj mam 90, ale tą 90 mogę sobie zmienić. W programie Scratch miałam tam obrót o 15 stopni i on dobrze funkcjonował, ale to znowu musicie przetestować. Możemy wpisać sobie na razie 15, zaakceptować OK. I dołączymy sobie do jedź do. Czyli jedzie, skręca. I teraz powinien znowu powtarzać. Jedzie, skręca. Jedzie, skręca. Ale żeby się oddalał od środka, tak jak sobie tłumaczyliśmy, to muszę im zwiększać ilość kroków. Czyli teraz słuchajcie, wchodzimy sobie również w kategorie zmienne. I tutaj popatrzcie, jest taki fajny bloczek. Zmień element O. Wyciągam. Zmień nie element, bo mnie interesują kroki. Zobaczcie, one się tu pojawiły. Wcześniej ich nie było. Jeżeli ja ich tam nie skonstruowałam, nie włożyłam, to ich tam nie powinno być. Wybieram kroki. I teraz pytanie, czy o jeden? No jeżeli posuwam się 5 kroczków, o jeden może być, ale to może być bardzo powoli. No niech będą 3 kroki. I wkładam sobie również do mojego
Powtórz. Przy okazji, o, widzę, że tu tą piętnastkę wyrzuciłam sobie. Jeszcze raz. Coś mi tutaj. Dobrze, teraz jest, powinno być tak, jak. Tak, żeby działał. Czy macie? Czy macie? Dajcie znać, czy macie. Mój robot powinien być podłączony, ja uruchomię i niech on mi tutaj działa. Tak jest. Świetnie. Ja już widzę, że mój ślimak będzie dość spory, natomiast i już bym poprawiła obrót. Czyli wybrałabym jeszcze mniejszy, nie, większy kąt. Większy kąt. Niech się o większy skręca, bo wtedy będzie ładniejszy ślimaczek na początku. Czyli tu bym wybrała troszkę więcej, jeśli chodzi o takiego ślimaka na górze. No i rysuję. Będzie tak rysował do momentu, aż powtórzy to 100 razy. No i okej. I coraz większy się oddala. Dobrze, ja już zatrzymuję. Niestety nie możecie tego zobaczyć. No nie mam możliwości kamery, nie mam ruchomej kamery, żebyście to zobaczyli. Mam nadzieję, że słuchajcie, udało wam się skonstruować ten bloczek. Czy macie to? I znowu proszę, jeżeli coś, to fotkę. I fajnie jest przetestować tak, jak proponuję w Scratch najpierw, a dopiero potem przejść do aplikacji. Macie? Jak jesteście, to dajcie znać, czy macie. Okej. Jest. Super. Dobra. Słuchajcie, dziewczyny, dziewczyny i panowie, przepraszam, zostaje nam 15 minut i tak jak obiecałam, chciałabym wam pokazać, że również tutaj możemy wykorzystać wyrzutnię. Zobaczcie, jest wyrzutnia. I teraz, dobra, jeszcze ewentualnie pokażę dla fotek. I teraz, słuchajcie, dajcie mi znać, kto z was się bawił wyrzutnią. Niech pisze ten, kto się bawił. Nie. Dobra, ja sobie pojedę robocika. Już wracam. Jestem. Wyłączę go na razie, żeby mi tutaj nie fikał. Dobra, to słuchajcie. To teraz jeszcze rzutem na taśmę. Wrócę na razie do prezentacji. Nie reagował na polecenia. Okej, to być może to był ten problem z tym podłączeniem, prawda? No zobaczymy, jak to będzie działać. Słuchajcie, bo u mnie dalej obraz się zawiesił, czyli jestem już tam znowu w stop klatce, ale czy wy mnie widzicie? Czy widać wszystko? Nie? Halo? Widać wszystko. Dobra, słuchajcie. To skonstruujemy sobie wyrzutnię najpierw do naszego robota i wyszczelimy tam jakieś piłki właśnie z aplikacji, którą mamy uruchomioną, ale pamiętajcie, że nie tylko z tej, ponieważ wyrzutnię możemy tak naprawdę obsługiwać w Wonderze, możemy obsługiwać, nie wiem jeszcze gdzie ewentualnie. Jeżeli nie uruchamialiście, to ja wam zaraz pokażę w Wonderze, bo tam jest bardzo fajny taki touchpad do wyrzutni. Dobrze, żeby skonstruować wyrzutnię, wyrzutnie w ogóle montuje się z tyłu, na jego ogonie, tak? Na jego ogonie. Więc tak, zaczynamy sobie od elementów. Patrzę, czy mam. Dobra, ok. Pierwszy element. To jest element, który właśnie doczepia się tutaj na ogon. Ale popatrzcie, zawsze sobie, zawsze mam z tym problem, ale ja sobie zaraz tutaj podpowiem. Zobaczcie, że ten element jakby ma
No nie jest symetryczny, jak na niego patrzymy z boku, a jak nie jest symetryczny, to jego muszę przyłożyć w odpowiednim momencie. Ja sobie, słuchajcie, tutaj moment uruchomię Wondera, bo tam jest podpowiedź dokładnie, jak to skalibrować. Ja na to będę sobie podpatrywać, dobra, a wam za chwilę pokażę tego Wondera właśnie. Okej. Dobra, i już patrzę. Okej. Podpatruję. Dobra. Czyli wygląda na że jak tu mam to proste, to biorę sobie taki element zielonkawy i ten zielonkawy element muszę doczepić sobie, popatrzcie, tu są otwory i na te otwory tu muszę kliknąć. To jest cięższe jest do rozłożenia na części pierwsze, dlatego myślę, że raz skonstruowana wyrzutnia, dobrze jest ją przechowywać w całości, a potem tylko pod robota podpinać. Dobra, to mam to pierwsze. Teraz kolejna ważna rzecz, to jest taka, no, taka łopatka, za pomocą którą, jak się domyślacie, popatrzcie, piłki będą wyrzucane. I teraz znowu jest haczyk, bo ta łopatka na końcu ma dziubek, więc można go zamontować w górę albo w dół. Informacja jest następująca. Montujemy w dół. I teraz gdzie? Montujemy w dół tutaj na środeczku. Słuchajcie, jak nam nie wyjdzie coś, to przećwiczymy teraz jeszcze i spokojnie. Popatrzcie. Jest, widzicie? I teraz jak sobie tu klikam, o, to ta wyrzutnia zaczyna mi działać. Jak się domyślacie, jeżeli ja to przypnę na ogonie, to jaką częścią ciała będzie nasz robot wyrzucał? Głową. Czyli jeżeli będzie robił do tyłu, no to będzie tam wyrzucał, prawda? No dobra. No to teraz przypinamy sobie to na nasz ogon. Zobaczcie. I to wchodzi też dość ciasno. To jest ważne, żeby to było pionowo. Najpierw w jedną stronę, a potem naciągacie drugą. Nie bójcie się naciągnąć, to jest plastik. Ok, zobaczcie. Jest. Prawda? Teraz tak, jak będę ruszała do góry, to powinno mi się tu naciskać, ale mi się tu nic nie naciska, bo głowa nawet nie dotyka mojej czarnej pałeczki. No i do tego służy kolejny element, kolejny pomarańczowy element, takimi zębami na końcu. I ten element mamy przypiąć na jego głowie, ząbki mają iść na dół i zobaczcie, ten element ma być na uszach, ale ważne jest, żeby on w pozycji poziomej. Ja trochę robota na chwilę na tym, na biurku. Jego głowa musi być prosto i ustawię to w poziomej. Jeżeli nie przypniemy tego poziomo, słuchajcie, to będzie to skutkować złym wybijaniem piłeczki. Dobra, popatrzcie, mam, widzicie? I teraz, o, widzicie? Jak o, widzicie? Teraz będzie dobrze. No i zanim go uruchomię, jeszcze jaśniej, jak sobie wkładamy piłeczki. Piłeczki są trzy, więc zawsze jedna ląduje tutaj, a dwie pozostałe możemy sobie ładować jakby z programu. Nie musimy podchodzić ręcznie. Czyli za pomocą uruchomienia programu może nam wystrzelić od razu trzy, ładując je. I teraz za chwilę to przetestujemy. Ja na razie wyciągnę piłki, bo jak go uruchomię i on się ze mną przywita, to nasze piłki mogą wyskoczyć. Dobra. Już wracam. To była ta instrukcja, ale za chwilę wam pokażę tego Wondera. Wracam do naszego Blockly. Okej. Usuwam sobie ten nasz projekt, jest niepotrzebny. Uruchamiam program. Uruchamiam robot, sprawdzam, żeby mi się jeszcze raz podłączył.
Wchodzę do bloczków. No. I teraz słuchajcie, wchodzę sobie w moją wyrzutnię i tu mam strzał z wyrzutu. Wyrzutni i załaduj wyrzutnię. I przetestujmy najpierw strzał, dobrze? Czy nam będzie dobrze wybijał? Mamy tutaj 100%, czyli moc, lub 75. Niech będzie 75. Ja przetestuję pierwsze, dobra? No i teraz tak, no, zobaczymy, czy tu nie będzie mi kolidować, ale zobaczymy, czy widzicie. Spróbujmy. Je! Poleciał. No dobra, stop. No to teraz popatrzcie. Chcę, żeby popiwał mi, załadował mi z której strony i teraz nie wiem, jak on odbiera lewą i prawą. Czyli to być może jest to lewa. Dobra. I po wyrzucie z lewej, po załadowaniu, znowu, żeby mi strzelił. Zostawmy setkę. Zobaczymy, czy nam się to uda. Dziewczyny, czy widać to dobrze? Widać tego mojego robota, jak strzela? Dalej, jesteście tam dalej? Tak, dobra, no to uwaga, uruchamiam, czyli jeszcze raz. Wyrzuci, załaduje i wyrzuci, jeżeli nie pomyliłam kierunków. Pomyliłam kierunki. Gdzie? O, ale pomyliłam. Uwaga, idę po piłeczki. Czyli lewe to jest jego lewy, a ja wzięłam lewy patrzeniem z mojego punktu widzenia. A to teraz, żeby mieć pewność, słuchajcie, załadowałam trzy. I teraz jest tak. Strzał, ładuje lewy strzał. Dajmy mu ładuje prawy. Ładuje prawy i na końcu. Dobra. Teraz uwaga, chwila prawdy. Uruchamiamy, da? Moje świnki dostaną zawału, bo mam tutaj świnki morskie. Ciekawe, co one na to. Dobra, uruchamiamy. Widzicie? Nie wyrzucił nam dobrze. To znaczy, że musimy poprawić jego głowę. Nie do końca nam dobrze wyrzucił, ale załadował. Więc słuchajcie, spróbujmy to poprawić jeszcze. Mamy robota. Sprawdźmy jeszcze od góry, jest środek. Sprawdźmy tylko, słuchajcie, sprawdzę ładowanie. Które ładowanie to jest? To jest jego lewa, czyli załaduj z lewej i wyrzuć. Być może przed wyrzutem, żeby piłeczka zdążyła ją załadować. Zobaczymy. Może być problem, że ja go trzymam, zobaczcie, trochę pod kątem i te piłki mogą mi tutaj uciekać, prawda? No zobaczmy, przetestujmy. O, widzicie? Coś tu mi się zacina i nie do końca ładuje. To sprawdźmy ją w takim razie z prawej strony. Stop, prawa strona. No to sprawdźmy z prawej. Muszę sprawdzić, czy dobrze zapięłam głowę, by nie do końca mi kliknęła. To musi kliknąć. No dobra. Sprawdźmy. Sprawdźmy prawą stronę, czy nam prawa załaduje. Okej. No to chwila prawdy. Trzymam w miarę prosto. Jest, ale wyrzut był. Ta sekunda spowodowała, że on załadował niewłaściwie. Okej. No to ostatnia próba. Zobaczymy jeszcze go. O, moje świnki się odzywają. Dobra. Albo bez tego czekaj. Damy setkę. Niech leci na maksa. Dajesz malutki. No. Wyrzuca piłeczkę, jak obraca głową, więc. Coś tu jest z tym przypięciem. Jeszcze musiałabym sprawdzić na tej głowie naszej. Tym pstrykło. Dobrze. Teraz mi pstrykło. Dajcie mi jeszcze ostatnią szansę. Piłeczki zbieram. Mam dwie, nie wiem, gdzie trzecia poleciała. Dobra, słuchajcie, wiecie co?
Zróbmy tak, że ja najpierw go przetestuję, jak będzie stał tutaj. To trochę zakłóca. Ok. No idealnie poszło. Idealnie poszło. Słuchajcie, jeszcze raz. No nie wiem, jak mam trzymać. Popatrzcie, jeszcze raz. Uwaga. Jest. Widziałyście? Widziałyście? Załadował idealnie, czyli jednak musiałam poprawić przypięcie głowy, tak? Robiłam to, dzięki, robiłam to w powietrzu, ale to musi odpowiednio kliknąć. Dobrze jest też zweryfikować, nie wiem, czy to widzicie, żeby głowa była też na środku tutaj w tym momencie, bo to jest ważne przy ładowaniu. Jeżeli nie będzie na środku, to czasami ruch głowy jest, nie ma siły wypchnąć tej piłki do naładowania. Ale jest, zadziałało fantastycznie. Więc słuchajcie, i teraz w ten sposób, taką wyrzutnię, odpinacie potem tylko głowę i odpinacie konstrukcję z ogona i zostawcie ją sobie w całości, żeby już jej nie odmontowywać i nie musieć składać na nowo. Chyba, że chcecie nauczyć dzieciaki się tym bawić, to jak najbardziej tak. Słuchajcie, myślę, że coś nowego się dzisiaj pojawiło. Myślę, że jakieś tam aktywności na pewno wykorzystacie. Teraz dla Was, widzicie dobrze robocika? Teraz dla Was ode mnie i od robocika uśmiech. Z podziękowaniem za to, że jesteście, że byliście i że byliście aktywni. Słuchajcie, część warsztatowa dobiegła końca. Staraliśmy się w miarę możliwości, przynajmniej na początku, te dwie aplikacje, które dają nam możliwość działania w języku polskim, co tak jak powiedziałam, ułatwia nam pracę z dzieciakami. Myślę, że, no mam nadzieję, że część z tego wykorzystacie. Słuchajcie, ja Wam serdecznie dziękuję za część warsztatową raz jeszcze. Natomiast jestem do Waszej dyspozycji tutaj. Możemy coś jeszcze przetestować, możemy coś zrobić. Odpowiem na pytania, jeżeli potrafię na nie odpowiedzieć. Również bardzo dziękuję dziewczyny i zawsze jeszcze serducho tutaj, czekajcie, o tak, serducho dla Was. Wejdę już. Ok. Mnie się znowu zawiesił. Mam nadzieję, że cały czas było wszystko widać i słychać. Dzięki serdecznie. Jeżeli coś jeszcze mogę dopowiedzieć, to pomóc, to piszcie, to mówcie. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to tak jak powiedziałam, ja jestem godzina, ale Wy nie musicie, więc możecie wracać do swoich sobotnich obowiązków. Mam nadzieję, że świadectwa już wypisane. Okej, mojego robota już wyłączę, a ja w razie czego jestem do Waszej dyspozycji. Alina też dziękuję bardzo.